Rozpoczynamy trzecią kolejkę pierwszej Ligi Kobiet. Dzisiaj przyjechaliśmy do Wieliczki, nieopodal Krakowa, aby obejrzeć spotkanie Uniwersytet Jagielloński Kolegium Medicum Solna Wieliczka, do której przyjeżdża drużyna, którą spokojnie można nazwać Akademią, czyli GKS-em Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca. Na to spotkanie zaprasza bardzo serdecznie Dawid Ociepa. Obie drużyny można teoretycznie powiedzieć akademickie, obie wspierane przez jakąś uczelnię, czy to Uniwersytet Jagielloński i to dokładnie Wydział Medyczny, czyli Kolegium Medicum, jeśli chodzi o Wieliczkę oraz jeśli chodzi o Stężycę Politechnikę Gdańską, ponieważ nieopodal tego miasta, nieopodal Gdańska znajduje się Stężyca, wieś, ponieważ to nie jest miasteczko, pamiętajmy, to jest wieś, znajduje się niedaleko Kartuz, czy też właśnie Gdańska. Dzisiaj oglądamy drużynę, która w dwóch meczach nie wygrała ani jednego. Porażka 3-1 z Imilinem, czy też 3-0 w Jarosławiu. To jest Solna Wieliczka, drużyna, która przeszła gruntowne zmiany, tylko kilku zawodniczek ostało się w drużynie z Wieliczki. Natomiast Wieżyca uskrzydlona zwycięstwem z Trans-An Płomieniem Sosnowiec 3-0. Mecz można powiedzieć jednostronny, ale dzisiaj to zupełnie inna historia. A teraz popatrzmy na tabelę. Na prowadzeniu Sokół Hagrik Mogilno, który w tej kolejce stracił pierwsze punkty, ponieważ wygrał tylko 3-2 z drużyną Losu Nowego Dworu Mazowieckiego. Wysoko również Jarosław, z którym Wieliczka przegrała. Popatrzmy na drużynę, która dzisiaj zagrają. Solna Wieliczka zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale tylko dwa spotkania mają na swoim koncie. Jeśli chodzi natomiast o Wieżycę, 9. miejsce, ale tylko jeden mecz, wygrana 3-0 z Sosnowcem. Obie drużyny stawiają sobie, można powiedzieć, trochę inne cele na ten sezon, ale mimo wszystko przez ekspertów są typowane do zajęcia podobnych miejsc w tabeli, chociaż w poprzednim sezonie inaczej to wyglądało. Solna Wieliczka zakwalifikowała się do playoffów, gdzie nie udało się jednak wejść do Final Four, ponieważ tam przegrały zawodniczki 2-1 z Losem Nowym Dworem Mazowieckim, a to jest harmonogram i rozkład jazdy meczów, które już się odbyły. PMK z Nike Węgrów 3-0 wygrały z MK, SMS-em, PZPS-em Szczyrk. Karpaty Pan z Krosno przegrał 3-0 u siebie z Eneum Energetykiem Poznań. Trans-An Płomień Sosnowiec 1-3 z Eneum Klubem Siatkarskim Piłą. KS Bas Kombinat Budowlany Białystok. Oglądaliśmy spotkanie tydzień temu Białego Stoku. Wygrało 3-1 z Sanpajdą Jarosławiem. A teraz zapraszamy na pierwszy wywiad w tym spotkaniu. Ze mną jest Dawid Michor, czyli trener GKS Wieżyca, Politechnika Gdańska Stężyca. Bardzo długa podróż przed Państwa, Pana drużyną oraz Panem. Około 600 km ze Stężycy do Wieliczki. Jak drużyna w ogóle czuje się po tak wyczerpującej, można powiedzieć, podróży? Rewelacyjnie. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich podróży. W ogóle uwielbiamy podróżować, także jesteśmy gotowi, wypoczęci. Przyjechaliśmy odpowiednio wcześniej, mieliśmy jeszcze rozruch wczoraj na hali, także jesteśmy gotowi na to, żeby stoczyć piękny pojedynek. Pana drużyna zaczęła sezon dosyć późno, ponieważ trochę później niż pozostałe drużyny, ale wygrana 3-0 z Sosnowcem. Drużyna zapewne jest podekscytowana następnym spotkaniem z tego powodu, że udało się wygrać z teoretycznie wyżej notowanymi rywalkami. Znaczy teoria, praktyka, to oczywiście wiemy, jakie są różnice. Pierwsza kolejka też nie mówi o sile ligi, także poczekajmy na kilka kolejek, żeby zorientować się, jaki będzie układ sił w pierwszej lidze. My oczywiście tym zwycięstwem jesteśmy napędzeni i mamy wielką ochotę odnosić kolejne zwycięstwa. I pewnie ten mecz też daje nadzieję na to, żeby poprawić wynik z poprzedniego sezonu, przedostatnie miejsce w tabeli. Jak będzie w tym sezonie? Czy stawia Pan wyższe cele przed swoją drużyną? Cele są te same, cele są szkoleniowe. Oczywiście chcemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu i tylko to nas interesuje. Chciałem jeszcze dopytać o rotację w drużynie, ponieważ w pierwszym spotkaniu nie zagrało dużo zawodniczek. Jeśli dobrze pamiętam, tylko 8. Czy dzisiaj można spodziewać się większej rotacji? Oczywiście, że jesteśmy klubem, który będzie szkolił i tych rotacji będzie bardzo dużo, natomiast nie zmienia to naszych założeń, jeśli chodzi o zwycięstwo. Dziewczyny, które będą w pierwszym składzie, jeżeli będą prowadziły grę i będą prowadziły na tablicy wyników, nie będziemy zmieniać i dokonywać zmian. Mamy się uczyć też zwyciężać. Tyle od trenera Wieżycy Stężyca. Wracamy na stanowisko komentatorskie. A rozmawiałem z Dawidem Michorem, trenerem Wieżycy, a to jest ustawienie wyjściowe szóstki, jeśli chodzi o Wieliczkę. Julia Hadała, Weronika Krzysztofiak, Zofia Eismont, Adriana Wełna, Karolina Felix oraz Patrycja Nowacka. Taką drużynę wystawił Ryszard Litwin, trener drużyny gospodarzy.
A to wyjściowy skład gości. Antonina Dumańska, Martyna Podlaska, Anna Fiedorowicz, Antonina Serafinowska, Julia Hewet oraz Wiktoria Szewczyk. Taką kadrę wystawił na wyjściowy skład pan Dawid Michor, a my również porozmawialiśmy z panem Ryszardem Lfinem, dlatego teraz posłuchajmy, co miał do powiedzenia trener Solnej Wieliczka. Rozmawiamy z trenerem Solnej Wieliczka, panem Ryszardem Litwinem. Długie lata mijają, a pan nadal jest w tym samym miejscu. Jak pan czuje się wobec tej sytuacji, jeśli chodzi o zespół z Wieliczki? No zespół przeszedł sporo zmian, no właśnie z tamtego składu zostały 3 zawodniczki. No to nie jest dla nas nowością, bo co roku są spore zmiany, spore rotacje w składzie i co roku musimy jakby budować zespół od nowa. No w tym roku jest bardzo młody skład, bo doszły jeszcze 4 dziewczyny ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, juniorki, które zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski. No to jest A my już posłuchaliśmy tej rozmowy, poznaliśmy wejściowe szóstki, powiedzmy też ławce rezerwowych obu drużyn. Solna Wieliczka, tutaj z numerem pierwszym Monika Kawa, Aleksandra Dudkiewicz jako libero, Martyna Łyżwa z numerem 8, Julia Jaśkowiec numer 12, 20 to Karolina Bierczak, czyli kolejna libero, która nie zagrała w poprzednim spotkaniu, więc trudno oczekiwać, żeby w tym meczu również się pojawiła, oraz Zuzanna Oralcz. Tyle jeśli chodzi o Solną, a spójrzmy na skład Wieżycy. Iga Piasny dzisiaj pojawiła się również na ławce rezerwowych. Jest to libero, która w poprzednim spotkaniu nie wyszła na parkiet. Na parkiet natomiast jako libero wyszła Julia Kwiecińska i też można się spodziewać, że wyjdzie jako libero w tym spotkaniu. Martyna Podlaska z numerem 12, Maria Niedźwiecka z 17, Antonina Serafinowska numer 19, Klara Olszewska 26, Anna Fiedorowicz numer 27, Maja Malinowska oraz Maja Mojsiewicz. One domykają te kadrę Wieżycy 2011. Oglądamy właśnie rozgrzewające się zawodniczki. Cóż, widziałem też rozmowę z panem Ryszardem Litwinem przed pierwszym spotkaniu. Mówił, że fajnie by było, jeżeli udałoby się zająć miejsce w pierwszej ósemce, ale najważniejsza jest ta bezpieczna strefa, czyli po prostu, żeby nie spaść. Przypomnijmy, że to są 2 ostatnie miejsca w tabeli, jeśli chodzi o ten sezon. Ale póki co, jeśli chodzi o UJCM Solną Wieliczkę, to tam na razie ten cel się oddala. Ostatnie miejsce w tabeli po 2 spotkaniach, żadnych punktów nie zdobytych, tylko 1 wygrany set, wprawdzie na 6 przegranych. Zawodniczki już pojawiły się na prezentacji, czyli kibice. Nie jest to hala szczelnie wypełniona, jak to oglądaliśmy chociażby tydzień temu w Imielinie, czy 2 tygodnie temu w Mogilnie, ale mimo wszystko siatkówka w Wieliczce cieszy się całkiem niezłą popularnością. Możemy też się spodziewać, że kibice przyjechali również z Krakowa. Autobusy miejskie tutaj dojeżdżają, więc transport jest naprawdę, naprawdę łatwy. Jeśli wierzyć temu danym z internetu oraz z fanpage'a facebookowego drużyny Solnej Wieliczka, to jest to pierwsze spotkanie, które odbyło się na tej hali, ponieważ według plakatu zaproszeniowego pierwszy mecz odbył się na hali SMS-u, który znajduje się przy ulicy Boguckiej 2. Ta hala jednak może pomieścić więcej kibiców. Hala jeszcze nie jest szczelnie wypełniona, ale to może się przecież zmienić już za niedługo, ponieważ do meczu zostało jeszcze trochę, jeszcze minuta. Oglądamy przywitanie zawodniczek, tradycyjne przysiadce i za chwilę rozpoczniemy pierwsze spotkanie. Sędziować to spotkanie będą Łukasz Lemiech oraz Michał Kazała, czyli jednego z tych sędziów oglądaliśmy tydzień temu w Imielinie, więc tak, obsada sędziowska też tak często się nie zmienia, ale z Imielin oraz Kraków to też są miasta położone blisko siebie. Wiemy też, że często sędziowie są akurat zapraszani na to spotkanie, dokąd mają najbliżej. Więc takie wybory wcale nas nie dziwią. Za chwilę usłyszymy pierwszy gwizdek sędziego i rozpoczniemy spotkanie Solnej Wieliczka z Wieżycą Politechniką Gdańską Stężyca 15 października w Wieliczce. Czy Wieliczka osiągnie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i uwolni się z tej ostatniej pozycji w tabeli? Wiemy, że jeszcze w tym sezonie smaku zwycięstwa nie zasnęła drużyna z Sosnowca.
drużyna, która też jest w słabej sytuacji, też utraciły sosnowiczanki kilka kluczowych siatkarek, więc Solna wcale nie jest w tak najgorszej pozycji, żeby dzisiaj to zrobić. Drużyna Stężycy bardzo młoda, o ile możemy mówić o młodości w przypadku Solnej, to co możemy powiedzieć w przypadku Wieżycy? Tam najstarsza zawodniczka ma 18 lat. Oglądamy znaczną przewagę zawodniczek, które mają tych lat 18 bądź 17. Jest, przynajmniej w poprzednim spotkaniu była 15-latka, więc wigor i raz młodzieńcza energia tutaj powinna górować, ale Solna wcale też dużo starsza nie jest. Średnia wieku około 21 lat oraz najstarszą zawodniczką w tej kadrze jest Monika Kawa. Co więcej, siostrę Katarzyny Kawy, która jest tenisistką notowaną w rankingu Światowej Federacji Tenisowej, więc też nie mówimy o pierwszej, lepszej drużynie złożonej ze sportowczyń. Albo ze sportsmenek, kto jak to woli. Za chwilę już powinniśmy usłyszeć pierwszy gwizdek arbitra. Zobaczymy, kto pierwszy podejdzie do serwisu. Zawodniczki już ustawione. I za chwilę zobaczymy pierwsze wprowadzenie do spotkania. Początek spotkania. Niektórzy mówią, że nie jest tak ważne. Z drugiej strony, kiedy jak nie w takim momencie osiągnąć pewność siebie, która poniesie do następnych zwycięstw? Ostatnie jeszcze instrukcje. Rozmawia jeszcze z zawodniczkami pan Dawid Michor, trener GKS-u Politechnika Gdańska Stężyca. Ale już wrócił do strefy trenerskiej, więc za chwilę usłyszymy pierwszy gwizdek arbitra. A pierwszym sędzią dzisiaj jest pan Łukasz Lemych. Do strefy serwisowej już wyrusza Patrycja Nowacka i to ona jako pierwsza wprowadzi piłkę do gry. Rozpoczynamy spotkanie Stężycy z Wieliczką i będzie pierwsza akcja. Kto pierwszy zaatakuje? Będzie to Anna Fiedorowicz, MVP poprzedniego spotkania z Sosnowcem. Zdobywa pierwszy punkt w tym spotkaniu. Piłka uderzyła o blok, ale to wcale nic nie zmieniło, jeśli chodzi o sytuację gości. Czy powiększą teraz przewagę? Piłkę wprowadziła Wiktoria Szewczyk. Uda się wystawić tę piłkę na środek i punktów nie zdobędzie Zofia Eismont, ponieważ piłka ląduje poza boiskiem. Blok nie został trafiony, więc już od początku spotkania Stężyca wychodzi na dwupunktowe prowadzenie. Wiktoria Szewczyk po raz kolejny. Znowu lekko, dobrze było ustawiona Krzysztofiak. Piłka trafia tym razem na inne skrzydło, w zasadzie na jakiekolwiek skrzydło, gdzie stała Julia Hadała. I to są pierwsze punkty dla gospodyń. I od razu Zofia Eismont również trafi do pola serwisowego i spróbuje jakoś zaskoczyć rywalki. Wychowanka Pałacu Bydgoszcz, teraz w pierwszej lidze, jedna z najwyższych zawodniczek w ogóle w lidze. 155 cm wzrostu. Niewielu panów może się pochwalić takim wzrostem. Tymczasem jednak piłka w grze. Próbowały tam coś wyczarować zawodniczki ze Stężycy i udało się przynajmniej odzyskać piłkę do kolejnego ataku. Piłkę wystawi Wiktoria Szewczyk. Zaatakuje tym razem inny pomysł. Anna Fiedorowicz spróbowała, ale dobrze ustawiony był blok i mamy dosyć szybkie wyrównanie. Czyli Wieliczka jeszcze pola do popisu rywalką wcale oddać nie chce. No dobrze, ale czy wyjdą na prowadzenie pierwsze w tym spotkaniu? Tym razem inaczej jest. Próbowała to jeszcze uratować Antonina Dumańska, jednak to nie wyszło. Próba numer dwa i tym razem dobrze pani kapitan, czyli Martyna Podlaska zdobywa punkty atakująca. 58% udanych ataków, 15 punktów z tego fragmentu gry zdobyła atakująca drużyny gości. I to pozwala wrócić na prowizoryczne prowadzenie. 3-2. Anna Fiedorowicz. 6 asów serwisowych w spotkaniu z Sosnowcem. W tym fragmencie gry jest bardzo dobre, jednak punktów teraz nie zdobyła. Próbowały teraz zdobyć punkty i to się udaje zawodniczki z Wieliczki. Chociaż tam się wydawało, że jeszcze wyratuje się Wieżyca. To jednak nie wyszło. A przy piłce już stoi Julia Hadała. Do drugiej strefy. Dobrze jednak zawodniczka drużyny ze Stężycy i dosyć szybko te punkty zostały zdobyte. Więc mamy kolejne prowadzenie Stężycy. 4-3.
Antonina Domańska. Jeszcze raz popatrzmy, dosyć szybko rozegrany atak. I dobrze, znowu pani kapitan się ustawiła i punkty zdobyła dla swojej drużyny, 4-3. Wysoko podbiła piłkę Patrycja Nowacka, jednak uda się to rozegrać i ostatecznie zaatakować. I Krzysztofiak, zawodniczka, która najwięcej punktowała w poprzednim, która ogólnie najwięcej punktuje w tym sezonie. Trudno się dziwić, ona próbuje podtrzymać swoją drużynę na powierzchni i teraz już też punkty zdobywa. I mamy remis 4-4 i teraz ona będzie serwować. Bez problemów stęży piłka trafiona w blok, to będzie okazja. Felix wyskoczyła, jednak piłka zagrana do środka, do Weroniki Krzysztofiak. I jest to, są to punkty dla drużyny gości. 4-5. Martyna Podlaska. Atakująca 17-letnia. Co ona teraz zrobi? Miała problemy Aleksandra Dudkiewicz i to będzie wolna piłka dla drużyny gości. Dokąd będzie piłka wystawiona? Do 19, czyli do Antoniny Serafinowskiej, która świetnie odnalazła się w ataku i wyprowadza na kolejne dwupunktowe prowadzenie swoją drużynę w tym spotkaniu. Wystawa za plecy. Wiedziała, co chce zrobić jej koleżanka Antonina Serafinowska. I to są kolejne problemy w przyjęciu. Pięknie wyskoczyła do tej siatki Julia Hewelt. I to są już 3 punkty, wynik 4-7. Stężyca coraz śmielej nam się zadomawia w Wieliczce. Ta podróż, rozmawiałem też o tym przed spotkaniem z Dawidem Michorem, nie zrobiła większego wrażenia, chociaż to 600 kilometrów. Kolejny serwis. Tym razem uda się piłkę przynajmniej wystawić. Piłka trafiła wprost do Patrycji Nowackiej. Jest to 5-7. Jeszcze próbują trzymać kontakt zawodniczki Wieliczki. Karolina Felix, środkowa, która ma 18 lat. Ona najlepiej do tej pory serwuje w drużynie gospodarzy. Teraz jednak jej serwis nie da punktów, a wręcz da punkty przeciwniczkom, ponieważ świetną akcję z tego wyprowadziły zawodniczki Wieżycy. Wynik to 8-5 dla gości. Jestem ciekaw, kiedy obejrzymy pierwszą przerwę na żądanie. Ryszard Litwin spogląda w stronę tego przycisku, który pozwala taką przerwę zgłosić sędziemu. Mocny serwis ze strony Julii Hewelt, jednak wyratowały się z tego Wieliczanki. I to jest błąd z ich strony. Sędzia sygnalizuje to, że piłka została niesiona 9-5. Więc Wieżyca wychodzi na już na całkiem okazałe prowadzenie, ale to jest początek meczu, to jeszcze jest dużo czasu, żeby Wieliczanki to odrobiły. Julia Hewelt. Daleko wypuszczona piłka, jednak nie robi sobie nic tego Aleksandra Dudkiewicz. Piłka przez chwilę nie wiadomo było, gdzie spadnie. Spada po stronie zielonych koszulek. Innym sposobem próbowała Anna Fiedorowicz, jednak tym razem blok się świetnie odnajdzie, a w nim stanęły Wiktoria Szewczyk oraz Antonina Serafinowska. Co daje wynik 10-5. Julia Hewelt. Co teraz zrobi 17-latka? Podobnie, będzie mocno, ale teraz piłka trafiona w siatkę. Tym razem jednak przedobrzyła, niesiona tym pierwszym serwisem, który okazał się dobry. Teraz jednak nie było już takiej werwy. Piłko dożona za mocno i przede wszystkim za nisko. Co daje możliwość Adrianie Wełnie na to, żeby wprowadzić piłkę do gry. Małe nieporozumienie. To jednak nie będzie grać dużej roli. Dokładnie, ponieważ ten atak okazał się skuteczny, ale tam oglądaliśmy drobne potknięcie dwóch zawodniczek. To będzie widoczne na powtórce. Wynik to 6-11 dla drużyny gości. W strefie serwisowej Antonina Serafinowska. Na aut bezpiecznie zagrywała, tak się zdawało, ale zdecydowanie za daleko. Więc Wieliczanki teraz będą miały szansę na to, żeby trochę te straty odrobić. Patrycja Nowacka.
mocno, nie robią sobie nic z tego zawodniczki gości. I to są punkty dla nich, ponieważ świetnie piłkę uderzyła Martyna Podlaska. Więc 5 punktów, jeśli chodzi się o różnicę, utrzymują się po stronie gości. Wiktoria Szewczyk. Próbowała teraz zaskoczyć przeciwniczki. To prawie się udało, ale blok daje kolejne punkty. Świetnie wyskoczyły do bloku obie zawodniczki drużyny gości, więc mamy pierwszą przerwę, więc będziemy mogli posłuchać, co do powiedzenia ma Ryszard Litwin. Na pewno zdenerwowany tym, jak ten set się toczy. Mówił o tym, że chce zdobyć jakiekolwiek punkty, ale jeżeli nadal będzie Solna grać w ten sposób, nie funkcjonuje praktycznie nic. I atak, chociaż do ataków też za dużo okazji nie było, w przyjęciu na pewno nie jest tak źle, chociaż zagrywki Wieżycy zaskakują. Na pewno więcej punktów można by było zdobywać z bloku, ale na pewno trafniejsze wnioski będzie miał trener drużyny gospodarzy. Wracamy już do gry. Na piłkę po raz kolejny będzie serwować Wiktoria Szewczyk. Piłka prawie przeszła na drugą stronę. Dobrze sobie poradziła jednak zawodniczka, która rozgrywała tę akcję. Ale piłka trafia poza boisko. Wynik już jest bardzo odległy, 14-7. Czyli na razie o wyrównanej grze nie może być mowy, niestety. Mieliśmy nadzieję na bardziej wyrównany mecz. Tym razem poza boisko trafia piłka. Najwięcej punktów tracą z serwisu zawodniczki gości. Chociaż jeżeli wszystko inne będzie funkcjonować tak, jak należy, to wcale nie będzie aż taka duża strata. Ale na pewno daje to jakieś możliwości odrobienia piłki, odrobienia punktów przeciwniczką, do czego na pewno prowadzić nie chcą. Zofia Eismont. Prawie się wyratowała, ale to będzie wolna piłka. Jednak zaatakowała tam jedna zawodniczek w zielonych koszulkach, co pozwoli teraz Wieliczce coś z tego zrobić. To jednak nie wychodzi. Do piłki dopada Anna Fiedorowicz, jednak punktów z tego nie będzie. Druga strona, tym razem szansa Julii Hadały. Jeszcze utrzymują piłkę zawodniczki Stężycy przy życiu. Raz Wieliczka, kolejna próba z drugiej linii atakowała Patrycja Nowacka. To jednak nie wyszło. Mocna piłka zagrana przez jedną z zawodniczek drużyny gości. Jest to blockout 15-8. Długa akcja, to na pewno mogło się podobać, chociaż też sporo nerwowości po jednej i po drugiej stronie, jak to zwykle w siatkówce bywa. Zwykle jednak spodziewamy się, że jedna, dwie akcje już podanie zakończą. Nieporozumienie, znowu tym razem ze strony Wieliczki, ale Krzysztofiak spróbuje szczęścia. Anna Fiedorowicz nie dała się zaskoczyć. Spróbuje Martyna Podlaska i blockout kolejny. Wynik już bardzo odległy. 16-8. Z jednej strony wiem, że to może wyglądać źle, wynik bardzo odległy już na początku spotkania, 16-8, ale z drugiej strony Wieliczka jakby chciała się zapisać złotymi zgłoskami w świecie siatkówki, przynajmniej jeśli chodzi o ten sezon, mogłaby z takich szans wrócić i to może być dobry początek. Zaskoczona kompletnie pierwsza linia drużyny gości, piłka zagrana lekko. Co przynosi 9 punkt dla ekipy z Wieliczki. Julia Hadała. Uda się nawet. Trener przyznał tutaj, powiedział brawo, czyli przyznał tutaj, że jest to dobra, to było dobre przyjęcie. Piłka po stronie drużyny ze Stężycy. Piłka nie trafia w boisko. Czyli błędy zaczynają też się pojawiać po stronie ekipy Wieżycy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz w tym meczu miała miejsce sytuacja, żeby dwa razy jedna zawodniczka Wieliczki serwowała. Zapewne na początku spotkania. Teraz może dłużej się utrzymać w polu serwisowym Julia Hadała. Szewczyk podaje do Martyny Podlaskiej, ale nie trafia w boisko.
punkty coraz śmielej odrabiane przez drużynę Solnej. Czyli ten comeback może za chwilę mieć miejsce. I takie historie nam się, drodzy widzowie, podobają. Julia Hadała. A zaatakuje dokładnie zawodniczka z numerem 8, czyli Julia Hewelt. Piłka po stronie Wieliczki, pójdzie atak. Uda się to jakoś sensownie rozegrać. Znowu spróbowała Julia Hewelt i tym razem nie będzie z blokiem żadnego problemu. 17 do 11, ta przewaga cały czas jest duża. Na razie nie ma mowy, jeśli chodzi o comeback Solnej. Antonina Domańska. Lekko, dobrze się odnalazła Karolina Felix i piłka nie trafia w boisko. 18 do 11 i ten set coraz śmielej kroczy nam do zakończenia i zapisania pierwszego punktu setowego dla drużyny gości. Nie może tego zdzierżyć Ryszard Litwin i jeszcze próbuje ratować się nie zmianą, ale przerwą na żądanie. Już drogą więcej takich okazji. Pan, który już od wielu lat, od 2016 roku jest z kapitanem tej całej Łajby Solnej Wieliczka. Tutaj kiedyś było może dokładnie kilka, o ile nie kilkadziesiąt milionów lat temu. Z tego właśnie mamy tutaj kopalnię soli. Ale tyle jeśli chodzi o ciekawostki. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia trenerzy. Wracamy już do gry. Z piłką już czeka Antonina Domańska. Trzy sety zagrała przeciwko Sosnowcowi, ale za dużo w grze jej nie było. Dzisiaj gra od początku spotkania. Próbowała Weronika Krzysztofiak, ale nie wyszło jej to dobrze. Nawet znakomicie postawiony ten blok, więc wynik już 19 do 11, ale próba była. Ale przy takim wyniku same próby już nie wystarczą. Tutaj wymagać trzeba po prostu więcej. Mocno poradziła sobie z tym Patrycja Nowacka. Próba będzie ze strony Krzysztofiak. Ta jednak nie wbija tego gwoździa w boisko. Piłka jednak będzie oddana drużynie gospodarzy. Teraz spróbowała zawodniczka Wieliczki. Będzie kolejna próba i po bloku tym razem radzi sobie Martyna Podlaska. 20 do 11. Będzie zmiana. Pojawi się na boisku Monika Kawa, najstarsza zawodniczka, oraz pojawi się również Martyna Łyżwa. Zeszła Julia Hadała oraz Adriana Wełna. Być może to są te zmiany, które blokowały jakoś, które pozwolą Wieliczce się odblokować. Póki co wynik wcale nie jest przyjazny, to jest 20 do 11. To za chwilę możemy mówić o pogromie, jeśli chodzi o pierwszą partię. Antonina Domańska. Czekamy na sygnał arbitra, żeby wprowadzić piłkę. Jeszcze czekamy, nie wiem do końca na co. Rozmawia drugi sędzia z sekretarzem dzisiejszych zawodów. Chyba są przekazywane zmiany, żeby mogły zostać wpisane na stację Volley Station. Tam można znaleźć m.in. statystyki tego spotkania, ale na bieżąco również staramy się, jakby Państwo nie mogli do końca na tej platformy dołączyć, to też staram się statystyki przekazywać na bieżąco. Antonina Domańska jeszcze trochę poczeka, ponieważ trwa rozmowa pana Michała Skazały, drugim arbitrem dzisiejszego.
Halo, halo, drodzy Państwo, chyba już się słyszymy. Mamy przerwę. Dowiedziałem się od pana drugiego arbitra, że tu są problemy z internetem na sali, na hali dokładnie, na Solnym Mieście. Tak nazywa się ta hala. Halo, halo. Drodzy Państwo, nie wiem, czy się słyszymy, ale spróbuję przekazać informacje, tak jakby mnie Państwo słyszeli. Dowiedziałem się, jeśli chodzi o te problemy, które nas spotkały, jeśli chodzi o rozpoczęcie, w zasadzie kontynuowanie tego spotkania, to są problemy na hali. Jeśli chodzi o internet, widzieliśmy rozmowę pana Michała Kazały z sekretarzem dzisiejszych zawodów. Nie ma możliwości wpisać zmian do protokołu przez to, że pojawiły się problemy z łączem, z internetem. Ale miejmy nadzieję, że za chwilę już rozpoczniemy to spotkanie. Wynik 20-11 dla drużyny ze Stężycy. UJCM Solna Wieliczka nie najlepiej zaczęła to spotkanie, więc gościom spogląda bardzo głęboko. Są bardzo dużo problemów. Mam okazję, żeby wywiad zrobić. Wywiad? No tak, no teraz już chyba leci to, czy nie? Jestem teraz z trenerem drużyny gości, czyli panem Dawidem Michorem. Świetny początek spotkania. No tak, dobrze zaczęliśmy, natomiast teraz ta przerwa boi się, że wychodzi nas lekko z równowagi. Liczę na to, że zespół trzyma koncentrację. Tak nie ukrywam, że trochę się cieszę z takiego obrotu sprawy, ponieważ mam młody zespół i zawsze takie nowe historie są wyzwaniem, które będzie ubogacało ich doświadczenie. Sam jestem ciekaw, jak sobie poradzą. Zresztą Państwo też to widzą, że to nie wpłynie na losy spotkania. Chociaż jak zawsze mówię, pierwszy set to tak naprawdę wielka niewiadoma i świadczy o co w zasadzie trener może powiedzieć tak młodym zawodniczkom, kiedy drużyna jest w gasie, ale tak naprawdę z powodów niezależnych od nich mecz zostaje przerwany przy bardzo korzystnym stosunku punktowym. Sprawdzam to, jak zareagujecie, czy będziecie w stanie utrzymać koncentrację, i odrzuciłem im dodatkowe wyzwanie. No, kolejne wyzwanie na pewno się sprawdza. Jakby pan miał powiedzieć o elemencie gry, który według pana najlepiej funkcjonuje w tym spotkaniu? No, myślę, że dobrze zagrywamy. Zaskoczyć nas, jeśli chodzi o dystrybucję rozgrywających z Wieliczki. Dzięki czemu łatwiej jest tam ustawiać blok i się bronić, a także odważnie gramy w ataku. Zdobywaliśmy punkty za każdym razem, jak zdecydowaliśmy się na mocne uderzenie. Więcej nie chcę mówić, bo być może ktoś z Wieliczki ogląda, teraz będzie miał podpowiedź ode mnie. Pozdrawiam oczywiście cały sztab Wieliczki z trenerką Rawką, ponieważ w młodzieżowych rozgrywkach mierzyliśmy się wielokrotnie i akurat między nami są bardzo przyjacielskie sportowe relacje, także pozdrawiam serdecznie. Też drużyny, pana drużyna czeka sporo gry, ponieważ oprócz pierwszej ligi są również rozgrywki juniorskie. Zresztą drużyna Wieżycy jest mistrzem Polski juniorów. Jeśli chciałbym zapytać, jeżeli mogę zapytać, jak one radzą sobie z tak dużym obciążeniem? Czy można też mówić o rozgrywkach bardziej i mniej priorytetowych? Ponieważ jak słucham zwykle zawodników, to oni mówią, że każde zawody są ważne. Jak to w przypadku Wieżycy? Ja co powiem tak, że w serce tego młodego człowieka nie rozumie, co to znaczy ważność rozgrywek. Tylko to dla boisko do całych sił tą obronę zwycięstwa, bo to jest akurat coś, czego nie powinno się w nich zabijać. Rozgrywki młodzieżowe dają piękne wspomnienia. Natomiast rozgrywki seniorskie przygotowują mnie do przyszłej kariery. Dla mnie taka gradacja jest niezwykle istotna i jakby...
trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Drodzy Państwo, mamy już informację, dlaczego mamy przerwę w spotkaniu, a mianowicie są problemy z internetem na hali. Jest problem z wpisaniem zmian do protokołu, więc jeszcze chwilę poczekamy. Rozmawiałem jakoś 10 minut temu z drugim arbitrem spotkania, który próbuje tym wszystkim zarządzać. Powiedział, że jeszcze minuta i zaczynamy grać, ale ta minuta już dawno minęła i nadal trwa ta przerwa. Rozmawiałem chwilę przed chwilą z trenerem Dawidem Michorem i dla niego też jest to ciekawa sytuacja, ponieważ ma zawodniczki młode, bardzo młode, nawet na tle jednej z najmłodszych drużyn w lidze, czyli Solnej Wieliczka. I powiedział, że jest to ciekawy sprawdzian dla zawodniczek, ponieważ jest to dla nich nowa sytuacja, prowadzą bardzo wysoko, ale dosyć długa przerwa je spotkała, nie do końca zależna od nich. Więc jest ciekawe, jak sobie z tym wszystkim poradzą, a nie jedna taka przeszkoda też stanie na ich drodze, więc całkiem dobrze, że taka okazja do przećwiczenia na tak ważnym polu, bo przecież w pierwszej lidze kobiet takie coś się wydarzyło. Chociaż wszyscy jesteśmy zgodni, że możemy, że już to spotkanie mogłoby się zacząć. Zawodniczki nie próżnują, cały czas próbują się rozgrzewać. Przypomnijmy może wynik 20 do 11 też jest czas, żeby porozmawiać trochę o tym, kto najlepiej punktuje. Jeśli chodzi o Solną Wieliczkę, tutaj punktów za dużo nie będzie. Ale za chwilę już poznamy takie bardziej szczegółowe statystyki. Z protokołu widzę, że jest uzupełnione do wyniku 19 do 11, ale punkty jeszcze nie są, jeszcze zmiany nie są uzupełnione, więc jeśli chodzi o statystyki dokładne, to po dwa punkty Weronika Krzysztofiak, Patrycja Nowacka oraz Julia Hadała. A jeśli chodzi o drużynę Stężycy, to tutaj najbardziej wyróżniają się z czterema punktami Martyna Podlaska oraz Julia Hewelt. Jeśli chodzi też o element zagrywki, tylko trzy błędy drużyny ze Stężycy na około 20 zagrywek. Bardzo ciekawe, ponieważ zwykle nawet na poziomie pierwszej ligi te zagrywki zawodniczki częściej lubią psuć, ale jeśli chodzi o Solną, to tutaj żadnego błędu serwisowego nie było. Ale też nie było asa serwisowego. Porozmawiałem też z panem Dawidem Michorem o tym, co według niego w Wieliczce nie funkcjonuje. Powiedział, że na pewno trzeba dać czas tym zawodniczkom. Więcej będzie można powiedzieć dopiero po pierwszej rundzie, czyli de facto 11 spotkaniach, ale... A to jest dopiero trzecie spotkanie. Na pewno jego drużyna wie, co dobrze robi jego drużyna, czyli przede wszystkim bardzo agresywna zagrywka, bardzo odważnie grają w ataku, również kilka punktów z bloku zostało zdobytych, więc tak naprawdę można powiedzieć, że w każdym elemencie, według niego, każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła dzisiaj Stężyca radzi sobie lepiej, ale na przerwę teoretycznie lepiej powinny zareagować bardziej doświadczone zawodniczki Solnej. Tam też ta średnia wieku nie jest wysoka, ale mimo wszystko mamy Monikę Kawę, która pojawiła się na boisku przed tą wymuszoną przerwą. Również Martyna Łyżwa miała się pojawić na parkiecie. Ona natomiast ma 20 lat i jest wychowanką żeńskiej szkoły siatkówki Marcina Gortata, czyli wychowywała się po prostu siatkarsko w Łodzi. My cały czas czekamy na rozpoczęcie tego spotkania. Dzisiaj to nie jest jedyne spotkanie, oczywiście, drodzy Państwo, to rozpoczynano o godzinie 12 w niedzielę, czyli to, które Państwo teraz oglądają, ale o godzinie 17 w Legionowi, LTS Legionowia zmierzy się z MKS-em Kopko i Mielin, drużyną, która do tej pory jest niepokonana. Transmitowaliśmy mecz domowy tydzień temu z KS Basem, kombinatem budowlanym Białystok. Tam zwycięstwo po niesamowitych bólach, 3 do 2, teraz będą mogły się
zawodniczki z Imilina sprawdzić na wyjeździe w Legionowie. Natomiast w poniedziałek zaległe spotkanie pierwszej rundy o godzinie 17. Tam Karpaty Pans Krosno zmierzą się też z drużyną ze Stężycy. Czyli dzisiaj Wieliczka, ale do Krosna wcale nie jest tak daleko. Na pewno będzie to ciekawsza, no i zarazem krótsza podróż niż ta ze Stężycy do Wieliczki. Ale trzeba wrócić, a to już będzie około, ja wiem, 700-800 km. Na pewno nie mają łatwo te nastolatki, nie bójmy się tego słowa użyć, ze Stężycy. To spotkanie jutro o godzinie 17 w Krośnie. Natomiast za tydzień pojawimy się w Jarosławiu, gdzie miejscowa Sampajda zmierzy się też z drużyną z Legionowia, czyli z LTS-em Legionowią. Też to spotkanie zapowiada się interesująco, chociaż na lekką korzyść drużyny z Jarosławia. Już bardzo serdecznie zapraszamy. Niedziela, godzina 12, za tydzień w Jarosławiu. Dla tych, co też nie wiedzą, Jarosław to też jedna z mniejszych mieścin w sumie w Polsce. Znajduje się niedaleko Łańcuta, czyli też Rzeszowa. Więc kibice, którzy chcieliby dotrzeć z dalszych zakątków Polski, dostaną się do tej miejscowości jadąc w stronę Rzeszowa, na pewno w województwie podkarpackim. Ale w tym Podkarpaciu też zostaniemy, ponieważ też już tydzień po tamtym spotkaniu, czyli 29 października, pojedziemy do Krosna, gdzie Karpaty zmierzą się z ekoharpunem losem Nowym Dworem Mazowieckim, czyli kolejne spotkanie kandydata do awansu do Tauron Ligi. To spotkanie również może być ciekawym sprawdzianem dla drużyny losu, który od przynajmniej kilku lat próbuje się dostać na ten najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Kilka razy w turniejach finałowych. Do tej pory jeszcze się tej drużynie nie udało. Jeszcze tej drużynie nie udało się awansować, ale kto wie, może w tym sezonie. Chociaż rywalki też mają do awansu trudne. Rok temu było to Stal Mielec. A w tym roku zapowiada się na to, że to będzie Sokół Hagryk Mogilno. Spotkania, które odbędą się też w międzyczasie. Sosnowiec zmierzy się z Eneą Energetykiem Poznań. Sosnowiec po dwóch porażkach na pewno będzie szukał jakiegokolwiek punktu w tabeli, ale też drużyna Trans-An Płomienia jest w trudnej sytuacji, można powiedzieć podobnej do UJCM Solnej Wieliczka. I tutaj raczej, jeśli mielibyśmy już spojrzeć okiem eksperckim, to tu będzie raczej walka o utrzymanie. Jako Harpun, Nowy Dwór Mazowiecki o godzinie 17 tego samego dnia, w sobotę 21 października z SMS-em PZPS-em Szczyrk. To spotkanie o godzinie 17, MKS Kopko Imielin, PMKS Nike Węgrów. Ten mecz również się rozpocznie o 17, a o 18 Enea Klub Siatkarski Piła kontra UJCM Solna Wieliczka. Ja też spoglądam w protokół, żeby się dowiedzieć. Zszedł nawet z wieżyczki pierwszy arbiter spotkania. Za chwilę może odzyskamy połączenie z internetem na hali. I uda się te zmiany wpisać do protokołu. Ja sprawdzam. Jeszcze zmiany się tam nie pojawiły. Zapowiadało się, przynajmniej po tym pierwszym secie, że będzie to szybkie spotkanie. Ale po 37 minutach nadal jesteśmy w pierwszym secie i niestety nie przez to, że te emocje były naprawdę zacięte, że była to wyrównana partia, ale dlatego, że czekamy na to, żeby móc uzupełnić protokół. Przynajmniej tutaj papier ma przewagę nad tymi wszystkimi dobrodziejstwami techniki, ale wiadomo, papier też nie prześle statystyk do protokołu online i kibice na bieżąco nie mogą wtedy sprawdzać, która zawodniczka ma najwięcej punktów, chyba że sami też liczą. Żadnych asów serwisowych do tej pory w tym spotkaniu. Ale może po przerwie coś takiego się zdarzy, ponieważ była przerwa. Zawodniczki też mogą wyjść nie do końca rozgrzane. Wiadomo, że gra to zupełnie inna historia niż rozgrzewka taka ze swoimi koleżankami. W trakcie przerwy to jest zupełnie coś innego. I też się reaguje na to inaczej, więc też dlatego często te asy serwisowe często padają na początku rywalizacji. Mamy zmiany wpisane do protokołu.
rezerwowe też już schodzą z parkietu, więc za chwilę, dokładnie o godzinie 12.40, jeśli się wyrobimy, wrócimy do pierwszej partii rywalizacji UJCM Solna Wieliczka kontra GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca. Przynajmniej po stronie Stężycy można powiedzieć, że ten ogień cały czas się pali. Słyszeliśmy ten okrzyk. Dlatego być może ta przerwa wcale źle na nie podziałała. Ale też przed tą przerwą pamiętajmy, że Wieliczka te punkty zaczęła konsekwentnie odrabiać. Więc wcale nie jest powiedziane, że ten mecz, ten set zakończy się przewagą około 10-punktową. Antonina Dumańska, ona już kilka serwisów przed tą przerwą zaliczyła, więc zobaczymy, jaka teraz będzie jej zagrywka. Już czeka na pewno, nie może się doczekać ta młoda, a dokładnie 17-letnia zawodniczka Wieżycy. Przypomnijmy też o dwóch zmianach. Na parkiecie pojawiło się Martyna Łyżwa oraz Monika Kawa. Monika Kawa, która zdecydowanie więcej akcji mogła zagrać w meczu z Jarosławiem, przegranym 3-0. Zagrała 4 sety w tym sezonie, ale jej skuteczność w ataku wcale nie jest wysoka, tylko na poziomie 10%. Ale być może to ona będzie remedium na problemu. Sędziego jeszcze nie ma, więc chwilę zaczekamy, ale już podchodzi, już jest na parkiecie, mogą go Państwo zobaczyć, wejdzie na swoje miejsce do bycia arbitrem i za chwilę w końcu zobaczymy serwis ze strony Antoniny Dumańskiej. I mamy w końcu ten upragniony koniec przerwy. I gramy. Dobrze ustawiona Aleksandra Dudkiewicz i atak ze środka. UJCM Solna Wieliczka zdobywa 12 punkt, więc wcale nie jest powiedziane, że tego seta przegra. A do pola serwisowego wędruje Weronika Krzysztofiak. Mocno, jednak dobrze ustawiła się zawodniczka, która tę zagrywkę przyjęła i świetnie z prawej strony Martyna Podlaska. 21 do 12. 4 punkty dzielą tylko ekipę Wieżycy od tego, żeby tego pierwszego seta wygrać. Na zagrywce kapitan i ta, która przed chwilą punkty zdobyła, czyli Martyna Podlaska. Wysoko, mocno, więc będzie to próba zaskoczenia i mamy pierwszego asa serwisowego w tym spotkaniu. Zaskoczona kompletnie Patrycja Nowacka na przyjęciu. 22 do 12. Martyna Podlaska po raz kolejny. Dwa asy serwisowe w poprzednim spotkaniu, a na boisku pojawi się Zuzanna Oracz, która zastąpi Patrycję Nowacką. Kolejne zmiany po stronie UJCM Solnej Wieliczka. Zuzanna Oracz, też zawodniczka, która nie jest do końca doświadczona, 19 lat. Z naprawdę dzisiaj młodości mamy sporo. Znowu będzie próba mocnej zagrywki, ale nie trafiła w piłkę. Pomyliła się pani kapitan. Martyna Podlaska tym razem trafia w siatkę, 13 do 22. Wieliczka jeszcze się jakoś trzyma, ale czy nie trzyma się już jedną ręką nad otchłanią? Za chwilę się przekonamy. Julia Jaśkowiec.
również pierwszy raz możemy ją oglądać na boisku. Wysoko, wprost na Annę Fiedorowicz. Piłka poleciała do Martyny Podlaskiej, piłka odbita od siatki i mamy piłkę niesioną według arbitra 14-22. Coraz bliżej teoretycznie zakończenia tego seta, ale jego końca jeszcze nie widać. Bardzo ciekawa, ciekawa zagrywka Julii Jaszkowiec w poprzedniej akcji. Teraz jakby spróbowała ponownie. Też na drugą linię, problemy były w przyjęciu, ale oddadzą piłkę zawodniczki ze Stężycy. Będzie kolejna próba atakiem. Piłka poleciała na Martyna Kawę. Ta jednak punktów nie zdobyła. Skacze do bloku wraz z Zofią Eismont. I kolejna piłka niesiona. 14-23. Martyna Kawa, zawodniczka, która jest siostrą Katarzyny Kawy, czyli tenisistki znanych w sumie z kortów światowych. Częściej gra w deblu. Zajmuje około 200 miejsce w rankingu. Julia Hewelt, wysoko, będzie mocno, ale w siatkę. No, czyżby ta przerwa tak mocno na nie wpłynęła, że coraz więcej jest błędów w tym polu gry? Trener na to reaguje. Wejdzie Maja Malinowska, ta, która nie pojawiła się w spotkaniu z Sosnowcem. Teraz będzie miała szansę zapisać jakoś w statystykach i kronikach statystyków, jeśli chodzi o pierwszą ligę kobiet. Julia Hadała na boisku, wróci na boisko, zastąpi Martynę Łyżwę. Mamy zmiany powrotne po stronie ekipy z Wieliczki. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie problemów z wprowadzeniem zmian. Liczymy na to, ponieważ teoretycznie można powiedzieć, że już wynik tego seta znamy. Jeśli przynajmniej chodzi o zwycięstwo, bo punktowo nic się raczej nie odmieni. Tak jest, Adriana Wełna za Martynę Kawę. Mamy zmiany po stronie Wieliczki, które mają jeszcze jakoś tego seta uratować, albo przynajmniej, żeby z lepszym podejściem weszły zawodniczki gospodyń na set numer 2. Adriana Wełna czeka w polu serwisowym. Podeszła do niej jeszcze Zuzanna Oracz. Widać, że ona próbuje zagrać swoje koleżanki do boju. Być może po prawie godzinie zakończymy pierwszą partię. Adriana Wełna czeka, podobnie jak my. Nisko, ta piłka ledwie przeszła na drugą stronę, ale odnajdzie się w tym ataku Anna Fiedorowicz i to jest kolejny blokaut w tym spotkaniu. Pierwsza piłka setowa, 24-15. Klara Olszewska już czeka na wejście na boisko, a zastąpi ona Antoninę Serafinowską. Pierwsza piłka setowa. A z piłką już czeka ta, która przed chwilą pojawiła się na boisku. 18 lat. A ciekawostką jest to, że pochodzi z 1 stycznia. Szczęśliwa data. Najczęściej sportowcy osiągają największe sukcesy, jeśli rodzą się na początku roku, ponieważ różnice u dzieci są bardzo widoczne, nawet jeśli chodzi o miesiące. Więc nie bez przypadku pojawiła się w tak dobrej drużynie, jeśli chodzi o pierwszą ligę, jeśli chodzi o jej wiek oczywiście. Zwykle zawodniczki tak młode grywają na niższym poziomie rozgrywkowym. Mamy grę, a dokładnie teraz spróbowała Julia Hadała i trafia w boisko. 16-24, Wieliczka jeszcze próbuje, jeszcze się stara. Ale jeszcze nieśmiale mówię o ewentualnej próbie powrotu. Zuzanna Oracz, ta, która swoją charyzmą próbowała pobudzić swoje koleżanki jeszcze do jakiegokolwiek wysiłku w tym secie.
Spróbuje mocno, daleko wypuściła piłkę, jednak rozegra to Wiktoria Szewczyk. Piłka przeszła na drugą stronę. Teraz próba ze strony Krzysztofiak, dobrze libero. Będzie kolejna szansa i tym razem Anna Fiedorowicz trafia w boisko. Koniec pierwszej partii. 25 do 16. Tak kończy się pierwszy set tego spotkania. Mamy wynik 1 do 0. Więc Wieliczka, chociaż bardzo próbowała, bardzo się starała, żeby do tego nie doszło, to jednak koniec tego seta w takim wyniku był nieunikniony. W końcu dobrnęliśmy do końca pierwszej partii. Za chwilę set numer 2, na którego z Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Solna Wieliczka wcale nie jest niezniechęcona po tym pierwszym secie. Tryska z nich energia, więc teraz będą miały szansę na to, żeby ten wynik trochę podreperować. Z drugiej strony uniesiona drużyna ze Stężycy. Zobaczymy, jak sobie poradzą po takiej przerwie. Czy są zmiany w wyjściowych szóstkach? Pojawi się Zuzanna Oracz na boisku, która zastępuje Patrycję Nowacką. Reszta taka sama. Jeśli chodzi o Stężycę, nic się nie zmieniło, a my tymczasem gramy. Pierwszy atak ze strony Zuzanny Oracz i to się okazała przynajmniej na razie trafna decyzja ze strony pana Ryszarda Litwina, ponieważ szybko zdobywa pierwsze punkty w tym secie. Wieliczka prowadzi 1 do 0. I teraz ona na zagrywce. Już widzieliśmy, że potrafi zagrać mocno. Teraz kolejna próba. Piłka trafia na drugą stronę i w aut. Co jest najważniejsze dla Zuzanny Oracz? Myślę, że można to spokojnie określić mianem aca serwisowego. 2 do 0.
westchnęła mocno ta młoda zawodniczka, ale teraz mam wrażenie, że nie do końca trafiła w piłkę tak jak chciała. Słyszeliśmy to wręcz, więc szybko wracamy do punktowania Stężycy. Wynik 2-1, ale dla gospodyń to jest pewną nowością w tym spotkaniu. Anna Fiedorowicz na zagrywce. Mocno, jakby trochę chciała podpatrzeć to, jak gra Zuzanna Oracz, ale trafiła tam jedna z zawodniczek rywalkę. Jest wynik to 3-1. Ryszard Litwin nie wiem, co powiedział swoim zawodniczkom w trakcie tej przerwy, ale taką rozmowę motywacyjną chciałby mieć każdy zespół po tak bolesnej porażce. Jaką teraz zagrywkę ujrzymy? Tym razem bezpieczniejszą spróbuje z lewego skrzydła Julia Hewelt. To jednak nie wyszło. Próbowała jeszcze z tego zaatakować Krzysztofiak. To jednak nie wyszło. Zaskoczona została teraz Martyna Podlaska przez arbitra, który twierdzi, że piłka wylądowała na aucie. Jakby trochę nie chciała zgodzić się z decyzją, ale nie ma co się kłócić. 4-1 prowadzi Wieliczka. Zofia Eismund na zagrywce. Stojąca zagrywka. Mocna, ale poradziły sobie z tym stężenianki. I mamy 4-2. Antonina Dumańska na zagrywce. Wynik to 4-2 dla Wieliczki. I trafia w siatkę, więc przewaga gospodyń rośnie do 3 punktów. I to jest pod względem tego, jak to spotkanie się ogląda, pod względem emocji, nam się bardziej podoba niż jednostronne prowadzenie gości. To znaczy, że to na 3 setach wcale może się nie skończyć. Julia Hadała. Poradziła sobie z tym przyjęciem Julia Hewelt i piłka do niej trafi i trafia w boisko. Dobry atak, ładnie wyskoczyła do tej piłki. Wzorcowa akcja drużyny ze Stężycy, wynik to 5-3. Mocny serwis, dobrze jednego ustawiona Weronika Krzysztofiak. Teraz to ona spróbuje zaatakować. Piłka w boisku. 7-3. 6-3 oczywiście. Ale za chwilę w 7 również może być, ponieważ na zagrywce ta, która przed chwilą zapunktowała. Znowu lekko nad siatką, jeszcze się ratują zawodniczki ze Stężycy, ale to jest świetna okazja, żeby punkty zdobyć. Dobrze w bloku stanęła Julia Hewelt. Piłka wróci, tym razem inna próba, przebija to dwoma dłońmi Zuzanna Oracz i jest to 7-3, które przed chwilą zapowiadałem. Przypadkowo, ale trochę przyszłość przewidziałem. Weronika Krzysztofiak. Nie zaczyna się to dobrze dla Stężycy. A trener bardzo szybko reaguje, zapraszając swoje zawodniczki na krótką rozmowę przy wyniku 7-3. Ryszard Litwin trochę później jednak na taki ruch się zdecydował i widać, że od razu to jest inna rozmowa. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Wracamy już na parkiet i zaczynamy od dobrego serwisu ekipy gospodarzy. Chciała zaskoczyć Martyna Podlaska, to jednak nie wyszło. Próba ratowania jeszcze tej piłki, nie wyszło to jednak Martynie Łyżwie. Więc wynik rośnie, drodzy Państwo, 8-3. Weronika Krzysztofiak.
wysoko tę piłkę oddała, musiała powalczyć na bloku Wiktoria Szewczyk. Próba zdobycia punktów jak najbardziej skuteczna, 9-3, chociaż nie do końca tak to wyglądało, że tak może się zakończyć sytuacja 50-50. Dobrze poradziła sobie Julia Hadała. Weronika Krzysztofiak. Tym razem inaczej. Radzą sobie stężynianki z tym bardzo dobrze i w końcu to, co działało w pierwszym secie, również pokazało się z niezłej strony. Martyna Podlaska zdobywa kolejne punkty. Anna Fiedorowicz, przyjmująca drużynę Wieżycy, w poprzednim spotkaniu była najlepszą zawodniczką. Do tej pory jednak jakoś dobrej strony nam się takiej dobrej, jak oglądaliśmy w spotkaniu z Sosnowcem, nie pokazała, ale nadal jest to solidny występ. Z tymczasem oglądaliśmy serwis ze strony Julii Hewelt, mocny, ale niewzruszony. Przyjęcie drużyny gospodarzy, co skutkuje 10 punktem, 10-4. Karolina Felix. Zawodniczka, która równie dobrze mogłaby grać w Stężycy, ponieważ też ma 18 lat. To był bardzo dobry serwis. Dobrze jednak przyjęcie. Ratuje to, próbowała to uratować Julia Hadała. Piłkę przebijają, ale nie tak jakby chciały. Zawodniczki Solny. Mocny atak i skuteczny. 10-5. Czyli jeszcze Wieżyca próbuje. Choć wiadomo, że to nie jest jeszcze set przegrany. Wynik 10-5, ale na początku. To da się jak najbardziej odrobić. Antonina Serafinowska. Wysoko. Wełna rozgrywa to wprost do rąk Zuzanny Oracz. Ale nie będzie to punktów. Piłka na aucie. Antonina Serafinowska na zagrywce. Zaczynają punkty odrabiać goście, którzy są ze wsi tworzonej nieopodal Gdańska. Dobrze, zawodniczka, która pojawiła się na boisku w tej drugiej partii. Piłka poza boiskiem. Po ataku zawodniczki gospodarzy. 10-7. W polu serwisowym po raz kolejny ujrzymy Antoninę Serafinowską. Mocno, nie tak jak chciałaby, przyjęła to Weronika Krzysztofiak. Piłkę jednak trzeba przebić. Próba ze strony Anny Fiedorowicz, nieskuteczna. Szansa numer 2, tym razem piłka do Podlaskiej. Ratunek ze strony Wieliczki. Atak w blok, ale ostatecznie Zuzanna Oracz. Kolejne punkty zapisze na tym koncie. Jeżeli Wieliczka to spotkanie wygra, to ja mam już pewnego MVP tego spotkania. Przynajmniej jedną kandydatkę. Adriana Wełna. Mocno. Nie sprawiło to jednak większego problemu zawodniczką Stężycy. Piłka przebita, zaskoczona jakby Krzysztofiak. Piłka trafia do Zuzanny Oracz. Blok jednak bezradny. 12-7. Adriana Wełna po raz kolejny przy piłce. Atak ze strony Martyny Podlaskiej i tym razem mamy w końcu punkty dla ekipy gości. 12-8. Wiktoria Szewczyk. Technicznie wprost na Zuzannę Oracz. Piłka trafia do Wełny i ostatecznie wykończy to Julia Hadała. Piłka po drugiej stronie i tym razem świetnie odnalazła się przy siatce Anna Fiedorowicz. Stężyca jeszcze nie zginęła. 12-9. Coraz bliżej nam zbliża się ten wynik seta do równowagi. Wiktoria Szewczyk. Znowu technicznie, tym razem dobrze Dudkiewicz. Oracz zaskoczyć. Próbowała blok złożony aż z trzech zawodniczek, ale to jest kolejna okazja dla Stężycy. 12-10.
I mamy przerwę, tym razem wywołaną przez Ryszarda Litwina, więc będzie to świetna okazja, żeby posłuchać spostrzeżeń trenera gospodarzy. Czyli już szybko wracamy po tej przerwie. Na zagrywce Wiktoria Szewczyk. Na posterunku stoi libero drużyny gospodarza, ale świetnie na bloku stanęła Martyna Podlaska wraz z Wiktorią Szewczyk. I teraz do pola serwisowego po raz kolejny zawędruje zawodniczka z numerem 10 na plecach. 12-11. Ta przerwa na razie nieskuteczna. Oracz poradziła sobie piłkę, musiała przebić zawodniczka, która stoi na środku. Podlaska nie trafia w boisko, czyli jeszcze na prowadzeniu jest drużyna Wieliczki. I Zuzanna Oracz. Jej zagrywki siały spustoszenie w drugim secie. Popatrzmy, jak będzie teraz. Wiemy już, że będzie mocno. Wyratowała się libero, czyli Julia Kwiecińska. Będzie próba ze strony Krzysztofiak. Jeszcze się trzymają. Szansa numer 2. Piłka jednak oddana rywalką. I ostatecznie świetnie ustawiona Anna Fiedorowicz. Nadal tu będzie jeden punkt przewagi po stronie gospodarzy. 13-12. Czego teraz spróbują goście? Niewzruszone gospodynie i wykańczają to, dając 14 punkt. Wieliczka coraz groźniejsza, chociaż w pewnym momencie jakby opadły z sił, nie podtrzymały swojej dobrej serii, więc wynik bliższy remisu, ale Wieliczka póki co nadal wygląda trochę lepiej w tym drugim secie niż rywalki. Zofia Eismont. Wystawa wprost do Antoniny Dumańskiej. Środkowa jednak nie poradziła sobie z tym atakiem. Próba tym razem ze strony gospodarzy również nieudana. I po bloku piłkę przebiją goście. 14-13. Nie musi być się zgodne z prawdą. Antonina Dumańska. Jestem ciekaw tego, co ona nam tutaj pokaże. Wysoko, dobrze, Oracz i teraz piłka trafiła wprost do ataku Julii Hadały. 15-13, Wieliczka nie chce oddać tej przewagi, one chcą wygrać tego seta. Chcą zdobyć jakieś punkty, to powiedział Ryszard Litwin, ale jeśli nadal będą tak grać, to wcale nie będzie, nie musi być tylko jeden, to mogą być dwa, nawet trzy. Julia Hadała. Bez problemu. Ustawiona w przyjęciu zawodniczka gości. Szansa druga, próbowała Podlaska, piłkę odbita, aż poleciała na trybuny. Julia Hadała nie poradziła sobie z tym mocnym atakiem. Wynik to 15-14. Coraz bardziej nam pachnie tutaj bardzo wyrównanym setem. To jest miła odmiana dla partii numer 1. Takie mecze po prostu ogląda się przyjemniej. Martyna Podlaska w siatkę, 16-14, no powiedziałbym, że w tym momencie była to pomyłka, która dużo kosztuje. Jeszcze nie dużo, jeszcze nie bardzo dużo, ponieważ jest nadal to aż 9 punktów do zdobycia przez Wieliczkę, żeby wygrać tę partię, ale już dużo, ponieważ jesteśmy w środku seta. I nie poradziła sobie Julia Hewelt z tą zagrywką, 17-14. Po zagrywce Weroniki Krzysztofiak.
Pierwszy raz od dłuższego czasu. Mamy przewagę inną od 2 punktów lub 1 punktu. Weronika Krzysztofiak. Hewelt tym razem skutecznie w przyjęciu. Piłka trafia do Podlaskiej. Dobrze jednak ustawiona zawodniczka na środku. I piłka odbita po bloku od antenki. 18 do 14. Widzę, że już trener drużyny gości zmierza w stronę przycisku. Przycisk naciśnięty, więc mamy przerwę. Już drugą na żądanie. Pierwsza poskutkowała. Jak będzie tym razem? Cały czas jedną dysponuje Ryszard Litwin, czyli 3 przerwy na 4 już zostały użyte. 18 do 14. Wynik premiu jest zdecydowanie bardziej Wieliczkę. Miła odmiana w porównaniu do pierwszej partii. Pierwsza partia, już ta końcówka, nie wyglądała aż tak źle. Tam już oglądaliśmy taką zapowiedź tego, że druga będzie wyglądać zupełnie inaczej. I proszę, to okazało się prawdą. Dlatego możemy za chwilę oglądać trzeci set, który już nie może być ostatnim, jeżeli Wieliczka wygra partię numer 2, to tak się wydarzy. Weronika Krzysztofiak. Mocno, sporo problemów. Piłka poleci na stolik sekretarza. 19 do 14, nie dało się tego uratować. Krzysztofiak obudziła nam się na dobre, ale będą zmiany. Gotowa Klara Olszewska, żeby pojawić się na boisku. Zejdzie Martyna Podlaska. Obejrzymy również Maję Malinowską. Zastąpi Wiktorię Szewczyk, czyli poważne zmiany. Czyli ta rotacja jest już prawie taka sama, jaką oglądaliśmy w pojedynku z Sosnowcem. Ale dzisiaj trzeba tak reagować, ponieważ mecz jest trudniejszy. 19 do 14. Weronika Krzysztofiak po raz kolejny czeka na to, aż sędzia da sygnał do gry i będzie mogła po raz kolejny sprawić problemy rywalkom. Dobra próba, ale będzie w końcu atak nieskuteczny. Próbowała Maja Malinowska. Z drugiej strony Julia Hadała. Tym razem spróbowała inna zawodniczka, dokładnie Maja Malinowska. Próba ze środka, ale szóstka po drugiej stronie, czyli Weronika Krzysztofiak, również sobie nie poradziła. Hadała do środka, teraz spróbuje Felix. Nieskutecznie. I w końcu piłka musi trafić na drugą stronę. I po ataku Julii Hewelt autowym przewaga Wieliczki rośnie do 6 punktów. Weronika Krzysztofiak nie zanosi się na to, żeby ktoś ją zrzucił ze strefy serwisowej. Bardzo daleko. Wydawało się, że odbije piłkę Julia Kwiecińska, ale będzie szansa na atak. Nie zdążyła do piłki Weronika Krzysztofiak po bloku swoich koleżanek. 20 do 15. Wieżyca jakby trochę się zaczynała przebudzać pod koniec drugiej partii. Ale pytanie, czy nie za późno? Julia Hewelt. Wiemy już, że będzie mocno. Zdążyła jednak Krzysztofiak, spróbuje Felix, blockout. 21 do 15. Wieliczkę dzieli 4 punkty od tego, żeby wygrać tego seta i już wyrównać wynik najlepszego meczu Wieliczki w tym sezonie, czyli spotkania z Imielinem, przegranym 3 do 1. Karolina Felix na zagrywce. Nie zdążyła. Tym razem Julia Hewelt, 22 do 15, as serwisowy. Karolina Felix już może się cieszyć z tego asa. Aż 4 asy zdobyte w tym sezonie, w tym 3 w pierwszym spotkaniu z Imielinem. Znowu dużo problemów, ale teraz przynajmniej będzie okazja, żeby zagrać, ale w blok trafi Anna Fiedorowicz. 23 do 15. Publika, która stoi za mną, coraz bardziej żyje, ponieważ przyjdzie wyrównanie w tym spotkaniu, ale jeszcze nie mów hop, bo nie przeskoczysz. Karolina Felix. Tym razem trafia w siatkę, mówiłem. Tu jeszcze trzeba być skupionym do końca. 23-16. Antonina Serafinowska. Teraz będzie piłkę zagrywać.
popatrzmy na jej pomysł. Nad siatką mocno. I nie poradziła sobie z tym Weronika Krzysztofek. Kolejny as serwisowy pod koniec drugiego seta. Antonina Serafinowska. Jeżeli dalej będzie tak zagrywać piłkę do gry, to jeszcze Wieżyca nam do tej gry wróci. Tym razem Krzysztofiak trochę lepiej w przyjęciu, ale piłka oddana przez zawodniczkę ustawioną na środku, więc będzie próba. Blok jednak skuteczny. Czy piłka trafiła w boisko? Tak. Więc będzie piłka setowa. A dobrze, w bloku zachowały się Zofia Eismont oraz Adriana Wełna, która teraz będzie zagrywała. Pierwsza piłka setowa dla Wieliczki w tym spotkaniu. Trochę jakby zaryzykowała, ale będzie atak dla Stężycy i mamy blokaut. Hadała Jejsmont tym razem nieskutecznie w defensywie. 24 do 18 i mamy zmiany. Wróci Martyna Podlaska. Oraz wróci również numer 10, czyli Wiktoria Szewczyk. Zmiany powrotne, czyli zejdą numer 6 oraz 26, Klara Olszewska i Maja Malinowska. Przynajmniej na razie muszą usiąść na ławce. Wiktoria Szewczyk wie, że musi teraz uważać. Na pewno nie widzi im się to, żeby drugą partię oddać. Delikatnie, dobrze, oracz, piłka trafi wprost na atak Julii Hadały, która kończy partię numer 2. Wynik 1-1. Czyli wiemy, że ten mecz nie zakończy się już po trzech partiach. Wynik remisowy, co zapowiada nam idealne emocje na te niedzielne popołudnie. Wynik 1-1, który na pewno zwiastuje to, że zawodniczki będą do ostatniej akcji walczyć. UJCM Solna Wieliczka 1, GKS Wieżyca 2011, Politechnika Gdańska Stężyca. Wynik remisowy. Za chwilę do Państwa wrócimy. Zostańcie z nami na to niezwykle interesujące spotkanie. Już wracamy na parkiet pojedynku UJCM Solna Wieliczka GKS Wieżyca 2011, Politechnika Gdańska Stężyca. Pojedynek, który zapowiadał nam się na jednostronne spotkanie. Dosyć pewne zwycięstwo Wieżycy w pierwszej partii, jednak w drugim secie Wieliczka nam się przebudziła
i to one dosyć gładko wygrały z rywalkami ze wsi położonej niedaleko Gdańska, więc jaki będzie obraz trzeciej partii, ja już nie mogę się doczekać, nie wiem czego się spodziewać. Na pewno dobra zmiana ze strony Zuzanny Oracz, która zastąpiła Patrycję Nowacką i radzi sobie świetnie, czy to na przyjęciu, czy też w atakowaniu. Również dobrze się odnajduje ta 19-letnia siatkarka, która jest wychowanką klubu Solnej. Gramy, to ona pierwsza wprowadzi piłkę do gry. Nie trafiła w piłkę tak, jakby chciała. Było to widać, że zwykłe zagrywki są mocne. Teraz jakby palcami ją uderzyła. 1-0 dla gości. Niedobry początek spotkania dla ekipy Solnej, ale zobaczymy, jak na to odpowie Wiktoria Szewczyk. Bez problemu w przyjęciu zawodniczka gospodarzy będzie próba numer 2. Atak z Julii Jaszkowiec, jednak nieskuteczny. Nad blokiem wysoko zagrała tam Krzysztofiak, więc mamy wynik 2-0. Na zagrywce ustawi się Wiktoria Szewczyk po raz drugi. Ledwie ta piłka przyszła nad siatką, jednak udało się ją tam zmieścić. Piłka wraca na stronę Stężycy. Spróbowała Anna Fiedorowicz, nieskutecznie. Tym razem jak się odnajdzie Julia Hadała, dobrze. 2-1. Nadal goście prowadzą, ale gospodynie zmniejszają stratę do jednego punktu na początku trzeciej partii. Popatrzmy jeszcze raz, musiała to rozegrać libero, ale dobrze, dostarczyła tę piłkę do drużyny zawodniczki, która była ustawiona w pierwszej linii. Wynik to 2-1. Teraz oglądaliśmy zagrywkę Zofii Eismont, dużo problemów, ale piłkę uda się przynajmniej oddać, więc teraz w defensywie poprawiają zawodniczki ze Stężycy, po raz pierwszy, próba pierwsza dobra, druga już nie do końca jeśli chodzi o blok, ponieważ piłka jeszcze uratowana, Antonina Dumańska dobrze spisała się przy siatce, zaatakowała Martyna Podlaska, co przynosi wyrównanie, przepraszam, wynik to 3-1 dla ekipy Wieżycy Stężyca. Anna Fiedorowicz. Mocno, ale poza boisko schowała się przed piłką Zuzanna Oracz. Entuzjazm dzisiaj z niej spływa. Widać, że żyje tym spotkaniem. Od kiedy weszła na parkiet, wszystkie Wieliczanki jakby grały lepiej. A zagrywa Julia Hadała, która również się poprawiła od pierwszej partii, ale jej serwis nie sprawi problemów w przyjęciu. Julia Hewelt zdołała odnaleźć się w ataku, ale mamy wyrównanie, ponieważ nie trafiła w boisko. Julia Hadała. W siatkę za nisko. Wynik będzie znowu korzystny dla Stężycy, 4-3, ale tu nie jest tak ładna przewaga, jaką oglądaliśmy na początku tego seta, chociaż nadal w tych ramach początku się znajdujemy, więc możemy mówić bardziej o mecie początku trzeciej partii tego spotkania w wykonaniu Stężycy. Mocna zagrywka, Oracz wysoko tę piłkę podbija do libero, zaatakuje Krzysztofiak, dobrze w obronie Fiedorowicz, więc będzie atak ze strony Mai Malinowskiej. Przepraszam, jest to oczywiście Julia Hewelt i zdobywa 5. punkt dla swojej drużyny, tylko za drugim razem. Popatrzmy jeszcze raz, pierwsza próba nieudana, musiała tę piłkę odebrać, ale za drugim razem znalazła już blok, w którym stanęła m.in. Karolina Felix i da okazję Antoninie Dumańskiej, żeby postraszyć rywalki zagrywką. Oracz dobrze, piłka dorzucona do Julii Hadały, ale ta nie zdołała przebić piłki na drugą stronę. Potem piłka została niesiona, wynik to 6-3 dla gości. Temu setu póki co jest trochę daleko mianu wyrównanego, ale... To nadal jest początek. Oracz piłkę wydawało się, że odbije daleko, jednak dociera ona do Dudkiewicz, ale znowu świetny blok, aż zatańczyła po nim Antonina Serafinowska
Więc mamy przerwę, o którą prosi pan Ryszard Litwin. 7-3. Świetne wejście w set Wieżycy. Solna Wieliczka znowu bezradna. To nie jest tak radosna drużyna jak w partii numer 2. Mam wrażenie, że tak do oboju nie zagrzewa ich już Zuzanna Oracz. Widzieliśmy jej energię pod koniec pierwszego seta, w trakcie drugiego, w trzecim jakby trochę przygasła, ale nadal widzimy ją często. Często ją też szukają zagrywką zawodniczki Wieżycy, więc też często ma okazję, żeby pograć. Przyjmująca ekipy, które je miasto znajduje się nieopodal Krakowa. 3-7 dla Stężycy, a my już wracamy na parkiet. Antonina Dumańska na zagrywce. Lekko, dobrze, Felix. I teraz ona spróbuje zaatakować, ale nie ma drogi przejścia piłki. Kompletnie zablokowany został ten atak przez Julię Hewelt. Wynik 3-7. Antonina Dumańska po raz kolejny spróbuje tej samej sztuczki. A Monika Kawa pojawi się na boisku za Adrianę Wełnę. Przepraszam, za Julię Hadałę według naszej grafiki. Antonina Dumańska już spogląda, mam wrażenie, też w stronę kamery, ale na pewno w stronę swojego trenera. Jakby szkoła jakieś porady, jak zagrać tę piłkę. Chociaż też z drugiej strony zawodniczki często mają wypracowany styl zagrywki. Teraz znowu na Felix i tym razem blok świetnie postawiony. Martyna Podlaska oraz Julia Hewelt świetnie sobie poradziły. Więc to będzie kolejna szansa dla Antoniny Dumańskiej. 8-3 dla gości. Uciekają stężynianki. Znowu lekko, a serwisowy. Najlepsza zagrywka tego spotkania. Nawet nie było szans dla przyjęcia. Druga przerwa od razu. Druga przerwa, nie może tego zdzierżyć pan Ryszard Litwin. 3-10, a tu już druga przerwa wykorzystana. Bardzo szybko, ale ta zagrywka zasługuje na najwyższe pochwały. Antonina Dumańska nam teraz się pokazała ze znakomitej strony. Do takich akcji też się ogląda, drodzy Państwo, pierwszą ligę kobiet. Miarz Antonina, przynajmniej o takich akcjach właśnie teraz Antonina Dumańska. Ale widać, że już tego szukała w poprzednim zagraniu. Też tam dobrze to wyglądało, ale wtedy zdążyła Karolina Felix. Czy będzie znowu szukać tej krótkoposej siatkarki? Nie, teraz mocniej. Dobrze Dudkiewicz. Oracz do przodu, ale przebije to Krzysztofiak. I będzie zagranie na 3. I czy trafiła w boisko? Tak, znalazła kolejne punkty Antonina Serafinowska. 3-11. Coraz bliżej mi tego, żeby powiedzieć, że jest to najbardziej jednostronna partia w tym spotkaniu. Antonina Dumańska. Znowu mocno. Dobrze odnalazła się Zuzanna Oracz. Piłka trafi do Moniki Kawy. Ale dobrze, jeszcze ratuje to Fiedorowicz, ale czy przebije to? Nie ma szans, Julia Hewelt nie daje rady. 5-11. Monika Kawa pojawiła się na parkiecie dosłownie przed chwilą i już dokłada jakieś punkty do dorobku drużyny gospodarzy. Weronika Krzysztofiak. Mocno radzą sobie z tym jakoś zawodniczki gości, ale nie ma mocnych w tym elemencie. Przynajmniej w tej akcji na Karolinę Felix. Świetne wyskoczenie do bloku, przytomnie zareagowała. Widziała, że nie dadzą rady już tej piłki utrzymać na swojej stronie. Zawodniczki w zielonych koszulkach. To też było efektywne i jak najbardziej efektowne. A serwisowy tym razem Weronika Krzysztofiak w tym elemencie gry pokazała się z bardzo dobrej strony. Szybko ten wynik odrabiają Wieliczanki. Sześć do 11. Znowu mocno, tym razem poradziła sobie Anna Fiedorowicz.
Jest piłka po stronie Wieliczki, jest szansa, żeby te punkty odrobić. Próbowała Oracz, nieskutecznie. Trochę jakby pogubiły się zawodniczki gości w tej akcji, nie porozumiały się. Jakby w złym miejscu stanęła Julia Kwiecińska i piłka trafia w gwałt. 11-7. Zdecydowanie za wysoko. Weronika Krzysztofiak. Przed chwilą Antonina Dumańska często bywała w polu serwisowym, to teraz możemy powiedzieć o Weronice Krzysztofiak. Tym razem uda się piłkę utrzymać. Próbowała okiwać zawodniczka Stężycy, ale piłka nie trafiła teraz w blok. Więc w końcu punkty jakieś zapisze do swojego konta. GKS Wieżyce 2011, Politechnika Gdańska Stężyca. Martyna Podlaska. Mocno, dobrze Dudkiewicz. Monika Kawa znowu nad blokiem. Dobrze jednak ustawiona była Julia Kwiecińska. Jeszcze trzymają się przy grze. Wieliczanki, Oracz zaatakowała. Nie zdążyła do piłki Julia Kwiecińska. I są punkty kolejne dla ekipy z Wieliczki. 8-12. Myślę, że wcale nie jestem rozczarowany tym, że przed chwilą powiedziałem, że zapowiada się na najbardziej najbardziej jednostronną partię w tej grze, ponieważ Wieliczanki bardzo szybko wróciły, jakby usłyszały moje słowa. Radzi sobie dobrze Julia Kwiecińska w przyjęciu, zaatakowała tym razem Julia Hewelt, ale mamy błąd, zdaje się, ze strony arbitra zasygnalizowany i mamy przerwę przy okazji wywołaną przez Dawida Michora. Bardzo może nierozmyślnie, ale bardzo ochoczo korzystając z przerw trenerze w tym secie. Dwie przerwy już wykorzystane przez Ryszarda Litwina. Już nie będzie miał więcej okazji w tej partii. Dawid Michor właśnie po raz pierwszy poprosił swoje zawodniczki, żeby trochę grę przeorganizować, że jest potrzebna rozmowa. Widać, że też Dawid Michor bardzo zawzięcie tłumaczy swoim zawodniczkom, jak należy się zachować. Bardzo energicznie. Ale też wiemy, że to jest zupełnie inna specyfika, kiedy rozmawia się z zawodniczkami młodszymi, a kiedy ze starszymi. Wie, jak do nich trafić. I widać też, że z tej przerwy energicznie na parkiet wyjdą zawodniczki Stężycy. Więc będziemy mogli już wrócić do gry. Półtorej godziny meczu około za nami. Wynik w setach 1-1 przy prowadzeniu gości. W trzeciej partii już 13-9, ponieważ w zagrywce pomyliła się Karolina Felix. Julia Hewelt, 17-letnia przyjmująca, czego teraz spróbuje. Wysoko, więc wiemy, że będzie mocno, ale dobrze poradziła sobie w przyjęciu Aleksandra Dudkiewicz, ale to i tak spadło wprost na atak Stężycy, wynik 9-14. Kolejna dobra zagrywka. Teraz będziemy mogli na to spojrzeć. Bardzo dobrze ustawiona Anna Fiodorowicz. Wiedziała, gdzie piłka spadnie. Wystarczyło tylko wyskoczyć, przymierzyć i uderzyć. A teraz kolejna, bardzo mocno. Musiała aż dwie zawodniczki do tej piłki dojść. Przebiła piłkę Oracz. Ale to będzie kolejna okazja. I teraz po raz kolejny Anna Fiodorowicz. Dobrze się pokazuje w tej partii. 15-9. Stężyca jakby wróciła po tej przerwie na odpowiednie tory. Przypomnijmy, że Ryszard Litwin już ze swoimi zawodniczkami już nie porozmawia. Przynajmniej w tej partii. Julia Hewelt. Nie zmieniła sposobu zagrywki, ale zmienił się skutek, ponieważ trafia poza boisko. 15-10. Wieliczka może jeszcze wrócić. Trener reaguje zmianami. Adriana Wełna wejdzie. Również Julia Kadała. A zejdzie Monika Kawa oraz Martyna Łyżwa. I od razu będzie zagrywać 20-letnia rozgrywająca Solnej Wieliczka. Poradziła sobie Fiodorowicz, a zaatakuje to Antonina Serafinowska. Piłka, próba numer 2, ale blok bardzo dobry. I widać też reakcję, ta, która przed chwilą się pojawiła. Nie, to była Zofia Eismont wraz z Zuzanną Oracz. 15-11. Adriana Wełna.
A serwisowy nie poradziła sobie z tym Julia Kwiecińska. Czyli znamy już mniej więcej schemat, w jakim ten set podąża. Najpierw przewaga dosyć wysoka Stężycy, później dobiegają do niej Wieliczanki. Ale trzeba go teraz przełamać, jeżeli Wieliczka chce jeszcze w tym spotkaniu zdobyć komplet punktów. Tym razem poradziła sobie z tym Julia Kwiecińska, spróbowała Fiedorowicz, ale nie trafia. Żywa reakcja ze strony też Antoniny Serafinowskiej. Fiedorowicz również się wzburzyła. A my obejrzymy to na powtórkach. Piłka poza boiskiem. I żółta kartka. Pierwsza na naszych transmisjach. Czyli jest już upomnienie od sędziego. A wynik to 13 do 15. Adriana Wełna. Oczywiście ta żółta kartka nie miała żadnych negatywnych skutków. Atak ze strony Anny Fiedorowicz i to jest zupełnie inna historia. Tak jakby zdenerwowana decyzją arbitra, za którą też została ukarana. Ale od razu wykorzystała tę złość na coś przyjemnego dla niej, czyli zdobycie punktów. 13 do 16. Antonina Serafinowska. Mocno Dudkiewicz odpowiednio się zachowała, zaatakuje to Julia Hadała. Jeszcze sobie z tym jakąś radzą, ale Fiedorowicz nie będzie już miała tak przyjemnej piłki. Jednak na tyle, że do nich wróci. Co teraz zrobią? Fiedorowicz prosto w blok, Zuzanna Oracz. 16 do 14. A teraz ona na zagrywce. Mocno piłka wróci do Wieliczki. Krzysztofiak nieobecna przez jakiś czas i nie poradziła sobie z tym Wiktoria Szewczyk. I to jest już tylko jeden punkt przewagi. Wieliczka coraz śmielej, coraz odważniej i przede wszystkim coraz bliżej uszczęśliwienia swojej publiczności. Zuzanna Oracz. Co wymyśli, żeby jej drużyna mogła doprowadzić do wyrównania? Tym razem Julia Kwiecińska przyjmuje to. Fiedorowicz dobrze radzi sobie. Krzysztofiak. Krzysztofiak, mamy remis. 16 do 16. Ależ nam się ta partia układa. Najpierw przewaga Stężycy. Wieliczka odrobiła, ale później znowu Politechnika Gdańska Stężyca uciekła. A teraz znowu i mamy pierwszy remis od dawien dawna. Zuzanna Oracz. Podobnie, ale też bez większych problemów Julia Kwiecińska. Czy Fiedorowicz tym razem sobie poradzi? Nie zdążyła Aleksandra Dudkiewicz. Czyli dosyć szybko wychodzą na prowadzenie znowu zawodniczki Wieżycy. Ale wiemy, że to już taka łatwa partia nie będzie. Wiktoria Szewczyk. Leciutko, dobrze Krzysztofiak, zaatakuje tym razem Julia Hadała, ratują się zawodniczki Wieliczki, aż usłyszeliśmy brawo ze strony ławki rezerwowych, ale w końcu trzeba będzie postawić obronę przed atakiem Martyny Podlaskiej, nieaktywnej od dłuższego czasu. Oracz to przebije, zdążyła tam jakimś cudem Wiktoria Szewczyk, próba ze strony Fiedorowicz, dobrze Dudkiewicz i teraz piłka wróci do Krzysztofiak, piłka nie odbiła się o blok. Rozczarowane Wieliczanki. I ta przewaga znowu rośnie do dwóch oczek. Czyli ten schemat trzeciej partii, jeśli chodzi o to spotkanie, nam jakby się dopełniał. Oby tak nie było, bo chcemy do ostatniej akcji oglądać wyrównane spotkanie. Wiktoria Szewczyk. Lekko Krzysztofiak tym razem w przyjęciu dobrze się zachowało, ale z tym blokiem ciężko cokolwiek działać. Martyna Podlaska. Obudziła nam się na dobre.
19-16. Wiktoria Szewczyk poradziła sobie z tym jakoś Krzysztofiak, ale później za nerwowo. Wykorzystają to stężenianki prawdopodobnie, ponieważ wiemy, kiedy do ataku wyskoczy Podlaska. Próbowała jednak kiwać. Ta piłka nie była też tak dogodna. I to są punkty dla Stężycy. 20-16. Bardzo szybko uciekają zawodniczki gości od rywalek. A nawet do tego nie była potrzebna przerwa. I reaguje trener Ryszard Litwin. Zejdzie Zofia Ejsmont. A na boisku pojawi się Julia Jaśkowiec. Wiktoria Szewczyk. Czego spróbuje? Zagrywki na Krzysztofiak. Bardzo jest oblegana, jeśli chodzi o ten element gry dzisiaj, zawodniczka gospodarzy. Tym razem drugą stroną Fiedorowicz. Czy to był aut? Nie, według arbitra. 21-16. Wiktoria Szewczyk. 1-1, ale przewaga Stężycy jest większa. 21-16. Czego spróbuje 16-letnia siatkarka? Tego samego co ostatnio, ale cały czas mają z tym problemy. Tym razem jednak one się nie objawiły. Jednak tylko przebijają piłkę na drugą stronę. Fiedorowicz prosto w blok złożony z Julii Jaśkowiec, zaraz Julii Hadały. Czyli dwie Julie dają jej 17 punkt dla Wieliczki. Julia Jaśkowiec już czeka na pierwszą zagrywkę tej partii. Swoją oczywiście, ponieważ wynik to nam mówi zupełnie co innego. Mocno i nieporozumienie, może być możliwe, że tragiczne. Wbiegła Julia Kwiecińska w Julię Hewelt. Czyli te punkty są odrabiane, 21-18. Julia Jaśkowiec. Tym razem lżej, ale dobrze znalazła miejsce, ponieważ zaskoczona Julia Hewelt. Piłka jednak trafi wprost na Martynę Podlaską. Jej atak mocny, chociaż nie dał rady zdobyć punktu. Tym razem dobrze na atak Oracz reaguje obrona drużyny gości. I czego teraz spróbują panie w białych koszulkach? Musi przebijać to Oracz. To może być szansa, które zabije okazję już na zwycięstwo w tym secie i po błędzie. Dotknięcie siatki. Zdaje się, mamy 22-18. To już jest, pachnie coraz bliżej prowadzeniem 2-1 dla drużyny gości. Fiedorowicz. As serwisowy. 23-18 dla Politechniki Gdańskiej Stężyca. Czy będzie też 24? Nie, ponieważ poza boisko piłka ląduje po mocnej zagrywce Anny Fiedorowicz. 23-19, Wieliczka jeszcze może spróbować. Julia Hadała. To może być pierwszy set, w którym obie drużyny zdobędą po 20 punktów. Ale Podlaska nie będzie chciała na to pozwolić. Dobre zachowanie w defensywie. Czy zaatakuje Krzysztofiak? Tak, ale zdążyła libero. Teraz próba ze strony Stężycy. Dobrze tym razem Dudkiewicz. Piłkę jednak będzie trzeba przebić oburącz. Sposobem dolnym tak dokładnie. Piłka do środka i od razu oddana. Świetne zachowanie Martyny Podlaskiej. 24-19 dla Stężycy. Piłka setowa. A na serwisie Antonina Domańska. A my mamy zmianę. Na serwis pojawi się Maja Malinowska. Czyli Domańska nie będzie miała szans na to, żeby zakończyć tego seta. Będzie miała rezerwowa. Czy jej się uda?
ta cała sztuka. Lekko, Krzysztofiak jednak ustawiona na posterunku i Felix jeszcze podtrzymuje swoją drużynę. I mamy to, o czym mówiłem. Pierwsza partia, w której obie drużyny będą miały po 20 punktów. Już wiele historii widzieliśmy, więc comeback też nas jakoś bardzo nie zaskoczy, ale wiemy, że to jest sytuacja bardzo trudna dla Wieliczki. Weronika Krzysztofiak wie, jaki ciężar spoczywa na jej barkach. Ale nie najgorzej sobie z tym poradziła. Pytanie, co z tym zrobią zawodniczki gości. Piłka po obronie Aleksandry Dudkiewicz ląduje na stronie gości, ale na aucie. Więc mamy wynik 2-1 dla drużyny gości. GKS Wieżyce 2011, Politechnika Gdańska Stężyca prowadzi w Wieliczce 2-1. Teraz to obejrzymy. Piłka wylądowała dokładnie poza boiskiem, chociaż spróbowała jak tylko mogła Aleksandra Dudkiewicz. Więc to Stężyca jest bliżej wywiezienia pełnej puli punktów. Już Solna Wieliczka wie, że nie zdobędzie 3 punktów. Może 2, może 1, a może 0. Tego dowiemy się już po 4. partii. Wynik 2-1 dla GKS-u Wieżyca. Wracamy do Państwa już za chwilę. Jest już gwizdek arbitra, więc zawodniczki powrócą na parkiet. 4. partia pojedynku GKS Wieżyca 2011, Politechnika Gdańska Stężyca kontra UJCM Solna Wieliczka. Wynik to 2-1 dla ekipy gości, która zdecydowanie lepiej zaprezentowała nam się w partii numer 3. Ale wiemy, że partie parzyste przynajmniej na razie mogą należeć do gospodyń. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą.
Mamy już wyjściowe szóstki, nic tu nam się nie zmienia, jeśli chodzi o drużynę gospodarzy. Zuzanna Oracz, tak jak weszła w drugim secie, już na dobre została, jeśli chodzi o drużynę gości, również bez żadnych zmian. A piłkę po raz pierwszy wprowadzi Wiktoria Szewczyk. Zuzanna Oracz spotkała się z blokiem drużyny gości. Spróbuje po raz drugi. Tam już bloku nie było, ale była dobra obrona. Spróbowała Podlaska, ratuje jeszcze Dudkiewicz. Utrzymuje piłkę w boisku Podlaska. Jeszcze próba i po tym ataku nie poradziła już sobie libero gospodarzy Aleksandra Dudkiewicz. Więc z tego seta również dobrze zaczynają zawodniczki ze Stężycy. Wiktoria Szewczyk, serwis numer 2 w czwartej partii. Tym razem dobrze Dudkiewicz, zaatakuje tym razem Julia Hadała. Piłka nadal po stronie gospodarzy. Piłka zagrana do Fiedorowicz, dobrze Oracz w bloku. Teraz drugą stroną Podlaska, świetnie znalazła wolną lukę. Nie zdążyła już tym razem Dudkiewicz. 2-0. Czyli znowu dobrze w partię wchodzi Stężyca. Wieliczka nie wygrywała seta w tym meczu. Ten jeden set, który wygrała, to właśnie był... To była historia, że Solna przez cały set prowadziła. Chodzi mi bardziej o to, że Wieliczka nie wygrywała seta w tym meczu, jeżeli to drużyna na początku przeciwna zaczęła punktować. Zuzanna Oracz nie poradziła sobie w obronie. Wiktoria Szewczyk 2-1. I będzie po raz pierwszy w tym spotkaniu Karolina Bierczak na boisku, która zastąpi Aleksandrę Dudkiewicz na pozycji libero. Wychowanka tego zespołu, która ma 18 lat. Numer 20 na plecach, a serwis Zuzanny Oracz, który zaskoczył absolutnie Julię Kwiecińską. Więc mamy bardzo szybkie wyrównanie, 2-2. Zuzanna Oracz, tym razem inaczej, to jest kolejny as serwisowy, drugi z rzędu. Jak już nam się ona pokazuje, to na dobre. Tym razem świetny plas, w miejsce kompletnie niepilnowane. Nie było szans nawet, żeby do tego zdążyła Julia Kwiecińska. Zuzanna Oracz, czy zrobi to trzeci raz z rzędu? Przy wyniku oczywiście 3-2 dla gospodyń. Tym razem mocno. Ale teraz uda się przynajmniej zaatakować. A tak obejrzeliśmy ze strony Fiedorowicz, jakby zdenerwowana. Szybko doprowadzę do wyrównania. A na boisko wróci Aleksandra Dudkiewicz. Zagrywała Fiedorowicz i to jest kolejny as serwisowy. 4-3. Anna Fiedorowicz. Dużo asów w tym spotkaniu, kolejny! Co one robiły w tej przerwie, że mają tak świetną zagrywkę? I Fiedorowicz, i Oracz. Obie drużyny mogą się poszczycić świetnymi serwującymi. Ale na razie to premiuje drużynę gości, ponieważ to one prowadzą 3-5. Kolejny raz, tym razem nie będzie asa. I zaatakowała Hadała, nie zdążyła już Julia Kwiecińska. 4-5. Czy teraz może Zofia Ejspont nam się popisze asem serwisowym? Wychowanka Pałacu Bydgoszcz. To mogło być podchwytliwe, ale poradziła sobie Kwiecińska. Blok ze strony Hadały oraz Felix nieskuteczny, ponieważ piłka trafia na aut. 6-4 dla Stężycy. Antonina Dumańska teraz na zagrywce.
wysoko, musiała uklęknąć Oracz i świetnie znalazła ten atak Karolina Felix. Nie dał rady w bloku zawodniczki Stężycy, mamy 5-6. Może to jest ta wyrównana partia, na którą tak długo czekaliśmy. Julia Hadała. Dobrze, Anna Fiedorowicz będzie atakowała. To Julia Hewelt i trafia w boisko, 7-5. Teraz to zobaczymy. Przyjęcie tutaj już większego problemu nie było. Skoczyła w miarę daleko od siatki. W linię boczną boiska musiała ratować to Oracz. Piłka trafi do Krysztowiak, ale dobrze się zachowała Julia Kwiecińska. Próbowała tym razem Julia Hewelt, jednak to się nie udało. Teraz próba numer dwa, ale siatka dotknięta zdaje się przez zawodniczki bloku obronnego Wieliczki. Martyna Podlaska. Co zrobi teraz pani kapitan gości? Pięścią to zagrywała, to nie było optymalne. Za mocno sobie wrzuciła piłka, więc to idealna okazja dla Wieliczki, żeby zmniejszyć straty do 2 punktów. 8-6. Ten punkt wymarzony przez Wieliczkę za chwilę może uciec, ale cały czas są w grze. Chociażby ten jeden, na pewno im się marzy w tej sytuacji aktualnej, po 2 przegranych. A serwowała Weronika Krysztofiak, nabija rywalkę, 7-8. Oj, te zagrywki w tym secie przyprawiają gęsią skórkę. Nie, co prawda jest trochę więcej pomyłek, ale również o wiele więcej skutecznych zagrywek, które przynoszą punkty. Spróbowała Julia Hewelt. Nie dała rady, piłka trafi do Oracz, przebija się przez blok, mamy remis. Osiem do 8, więc możemy już powiedzieć, że w tej partii będą się działy rzeczy bardzo, bardzo ciekawe. Weronika Krysztofiak. Mocno. Ale dały sobie radę defensywne zawodniczki ekipy gości, ale co z tego, skoro tym razem blokiem dały radę zawodniczki gospodarzy i mamy prowadzenie Wieliczki. A rzadko Wieliczanki w tym spotkaniu prowadzą. Weronika Krysztofiak. Znowu z problemami Fiedorowicz. Ale tym razem Podlaska dała radę przebić piłkę na drugą stronę. Tym razem skoczyła do tego Antonina Stefańska. I teraz atak ze strony Hewelt i utrzymuje piłkę w boisku Krysztofiak. Oracz spróbowała. Dobrze Podlaska. Piłka trafi znowu do Hewelt. Tym razem ustawiona na końcu boiska Krysztofiak. Daje radę i przez blok przebije się Zuzanna Oracz. 10-8. Wieliczka już prowadzi 2 punktami. Weronika Krysztofiak nie daje się wyrzucić ze strefy serwisowej. Czego spróbuje? Czy zmieni koncepcję? Może będzie konsekwentnie próbować tego samego. Mocno Fiedorowicz daleko, ale utrzymają to nie. Nie przebiją nawet. Próbowała Szewczyk, próbowała Serafinowska, ale nieskutecznie. 11-8, Wieliczka coraz śmielej kroczy do tiebreaka. Weronika Krysztofiak. Obejrzymy atak ze strony Podlaski. Jak ona atakuje, to mamy aut w tej akcji. 12-8.
poprosił o przerwę pan Dawid Michor, przepraszam, pan, tak jest, pan Dawid Michor, ponieważ to Wieliczka prowadzi 12-8 i widzimy od razu nerwy, on nie chce pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów do tabeli. Wiedzą, że miałoby 6 punktów po dwóch spotkaniach, to wyglądałoby bardzo ładnie. Przede wszystkim pozwoliłoby na spokój, jeśli chodzi o dalsze występy Stężycy. Myślę, że nawet też mogły pojawić by się myśli o ewentualnych playoffach, nawet w turnieju finałowym, czemu nie? Oczywiście po nawet stracie jednego punktu, po wygranej w tiebreaku nic złego by się nie stało, ale trzeba mierzyć wysoko. A Wieliczka też wie, o co gra. One chcą uciec z tego ostatniego miejsca w tabeli. Na zagrywce zobaczymy, już nie wiem po raz który to mówię w trakcie tego seta, Weronikę Krzysztofiak. 12-8. Mocno cały czas szuka tym atakiem zawodniczkę z numerem, która jest ustawiona na środku. Trzyma się Wieliczka, spróbowała Felix, blok nabity i mamy out. 13-8. Uspokaja tam swoje koleżanki, Martyna Podlaska. Jeszcze nie jest tak źle, chociaż 5 punktów może robić wrażenie. Weronika Krzysztofiak. Mocno radzi sobie z tym Fiedorowicz. Jeszcze gra Wieliczka. Oracz w blok, nie dał rady. Libero drużyny gości i gospodarzy, czyli w tej akcji Karolina Bierczak. 13-9, ta seria cudowna została przerwana. Się uśmiechnęła, ale od razu po tym zeszła z boiska, zastąpiona przez Aleksandrę Dudkiewicz. A w polu serwisowym miła odmiana, Julia Hewelt. Szamaja Malinowska, która pojawiła się na boisku. Oracz. Dała radę przebić piłkę na drugą stronę. Sporo problemów, więc można zagrać po raz kolejny. Felix nie sięgnęła tego. I ten błąd chyba idzie na konto, przynajmniej moim zdaniem, Adriany Wełny. Niedokładnie piłkę dograła rozgrywająca ekipy gospodarzy. Nie sięgnęła tego Karolina Felix, więc mamy skutek w postaci 10 punktu dla Stężycy. Wełna tym razem się nie pomyliła, ale Felix nie daje rady z blokiem Anny Fiedorowicz. Teraz Zuzanna Oracz, dobrze libero, piłka wraca, więc będzie kolejna okazja, ale niedokładnie zagrały, więc Kadała top oddaje, Stężyca próbuje, tym razem próbowała ta ze środka i dała radę po małych perturbacjach. 13-11. Przerwa od razu. Reaguje na to Ryszard Litwin. On wie, jaka jest przewaga i szkoda byłoby to wypuścić. Ta przewaga przed chwilą przecież wynosiła 5 punktów. Teraz tylko 2. Ryszard Litwin do tej pory, jeśli już reagował, to przynosiła jakiś skutek. On wie, jaka tu jest szansa, żeby przynajmniej ten jeden punkt zdobyć. Żeby Wieliczka już nie była bezpunktowa. O to tu wszystkim chodzi, a może nawet wygrać to w tiebreaku. Na czyste zwycięstwo nie ma już szans, na to tylko ma okazję Stężyca. Ona trochę może być spokojniejsza, ponieważ z pustymi rękoma nie wyjedzie z Wieliczki. Piłkę już w swoich rękach ma Maja Malinowska. Radzi sobie z tym Dudkiewicz. Oracz prosto w blok! Nie udało się przejść przez m.in. Antoninę Serafinowską, która na współ z Wiktorią Szewczyk zablokowała tor lotu piłki. Przewaga zmalała do 1 punktu. Stężyca dobiega powoli nam do równowagi. Maja Malinowska. Dobrze, Zuzanna Oracz, Wełna do środka, ABC siatkówki, Julia Hadała. 14-12. Karolina Felix tym razem już stoi w polu serwisowym. Patrzmy jeszcze raz, piłka dograna do środka. Automatycznie niemal dopadła do niej
Julia Hadała, ale teraz Stężyca, granie, porozumienie, oddaje to Julia Kwiecińska, piłka trafi do Oradż, ale znowu ten blok złożony z Szewczyk i z Antoniny Serafinowskiej daje skutek w postaci 13 punktu dla Stężycy. Zawodniczką w zielonych strojach raczej się nie śpieszy do tiebreaka. Chciałyby trochę wcześniej już wyjechać, czy to w stronę swojego rodzinnego miasta, chociaż bardziej w stronę Krosna, bo jutro grają z miejscowymi Karpatami. Serafinowska poza boisko, 15 do 13. Adriana Wełna. Coraz głośniej będę mówił, w zasadzie mogę mówić, że piątego seta dzisiaj doświadczymy. Ale nie chce na to pozwolić Anna Fiedorowicz. 15 do 14. Wiktoria Szewczyk. Ona serwowała jako pierwsza. Oracz nie dała rady zeskoczyć defensywy rywalek, więc Fiedorowicz zaatakował, ale również nieskutecznie. Przebija tę piłkę, okiwała blok rywalek Julię Hadała. Zabrakło Julię Hadała i zabrakło Tomasa Kuracji. 16 do 14. Coraz bliżej nam tej partii, którą wszyscy kibice uwielbiają. Oczywiście bez stroni, bo ci, którzy są czy z Wieliczki, czy ze Stężycy, chcieliby, żeby to spotkanie zakończyło się trochę wcześniej. Oracz. Piłka rozegrana, przyjęta do tyłu. I to jest błąd ze strony Martyny Podlaskiej, która wyglądała na załamaną po tym, co się stało. Ale tu nie ma co się załamywać, tu trzeba jeszcze grać. 17 do 14, Zuzanna Oracz. Osiem punktów i zobaczymy piątego seta. Mocno poradziła sobie z tym Julia Kwiecińska. Piłka oddana na Fiedorowicz. Jeszcze gramy, ale to jest wolna piłka, więc będzie okazja. Tym razem spróbowała Weronika Krzysztofiak i ostatecznie znowu po małych problemach. Ale mamy punkt numer 18. I mamy przerwę. Ależ zdenerwowany jest Dawid Michor. Pamiętam, jak rozmawiałem rok temu przy okazji trzeciego memoriału imienia Lecha Kaczyńskiego w Częstochowie. Rozmawiałem z panem Bartoszem Kujawskim, trenerem Losu Nowego Dworu Mazowieckiego. I on wtedy mówił, że on w trakcie tamtego roku dojrzał jako trener. Dlaczego mówię to w przypadku Dawida Michora? Bartosz Kujawski słynął z tego, że bardzo ekspresywnie reagował na zachowania, często też na błędy. Mam wrażenie, że Dawid Michor ma podobną przypadłość i zobaczymy, czy on takim trenerem już zostanie. Bo wiemy też, że z jednej strony może to motywować zawodniczki, ale z drugiej niekiedy zbyt ostra reakcja może powodować pewne problemy, zwłaszcza u tak młodych siatkarek. Zuzanna Oracz. Znowu mocno piłka wróci. Czy to będzie 19? Na koncie Wieliczki spróbowała Krzysztofiak. I znowu Podlaska. Oracz dobrze na końcu boiska. I jest atak ze strony Krzysztofiak. I tym razem nie uratowały tego stężynianki. Fenomenalne momenty dla Wieliczki. 19 do 14. Zuzanna Oracz. 19 do 14. 6 punktów i będziemy mieli tiebreak. Mocno. Znowu były problemy, ale da sobie radę Podlaska, tak jest, jeszcze asekuracja była potrzebna, ale Krzysztofiak z takiej piłki też może spróbować. Teraz oglądamy akcję ze strony Fiedorowicz, nie dała rady
Piłka zagrana do środka i teraz znowu zagrała Krzysztofiak. W końcu to się zakończy. A tak bardzo próbowały stężynianki, nie chciały pozwolić piłce spaść na ziemię. 20 do 14. Zuzanna Oracz na zagrywce. Nie myli się, teraz spróbowała inaczej, przy siatce, jednak dobrze była ustawiona tam Antonina Domańska. To jednak nie dało rady, nie poskutkowało w jakiejś skutecznej akcji. 21-14. Zuzanna Oracz. Będzie zmiana. Schodzi Wiktoria Szewczyk. Nie dojrzałem do końca, kto wszedł na boisko. Numer 26, Klara Olszewska. Czyli rozgrywająca za rozgrywającą. Zuzanna Oracz już czeka w polu serwisowym. Tym razem mocno, a serwisowy w takim momencie, 22 do 14. Wieliczka już niedługo może nam się cieszyć pierwszym punktem w tym sezonie. Zuzanna Oracz. Znowu mocno kolejny as serwisowy. Nie ma z nią dzisiaj żartów. 23-14. Czyli będziemy mieli set numer 5. O ile Stężyca czegoś nam jeszcze nie wyczaruje. Wszystko jest możliwe. Pamiętajmy, to jest siatkówka. Tym razem się pomyliła. Ale i tak zrobiła swoim wprowadzeniem piłki do gry wiele dobrego. Anna Fiedorowicz teraz na zagrywce. As! Poza boiskiem jednak piłka. Chociaż przez chwilę myślałem, że uda się zmieścić. 24 do 15. I będzie zmiana. Julia Jaśkowiec już czeka w polu zmian i zastąpi Zofię Eismont. I to ona będzie mogła wprowadzić piłkę do gry. Czy po raz ostatni dostała taką szansę w drugiej albo w trzeciej partii? Po raz kolejny możemy pooglądać ją na boisku. Mocno, jeszcze dobrze Iga Piasny, która w międzyczasie też się nam zameldowała na parkiecie. Krzysztofiak, czy doprowadzi do tiebreaka? Nie, ponieważ blok dobrze zafunkcjonował, ale Hadała też utrzymała piłkę na powierzchni. Nie ma punktu ze strony Krzysztofiak. Piłka na aucie. 24 do 16. Tu już będąc oczywiście z całym szacunkiem dla drużyny ze Stężycy, one teraz walczą o to, żeby na tiebreak wejść w najlepszych nastrojach. Kolejna zmiana, 17 zaś 19. Antonina Serafinowska zeszła z boiska. Z taką mamy zmianę po stronie Wieżycy. Antonina Domańska. Jedynie klaskały tutaj zawodniczki rezerwowe drużyny ze Stężycy, ale to nie poprowadziło do tego, że ta piłka magicznie przeszła na drugą stronę. Błędem serwisowym kończymy czwartą partię 2 do 2, czyli mamy tiebreak i mamy pierwsze punkty dla Wieliczki w tym sezonie. A o tym marzył dzisiaj Ryszard Litwin. Ale czy to będą dwa, czy to będzie jeden? Wiemy, że Stężyca też z pustymi rękami nie wyjedzie z Krakowa. Jutro w podróż do Krosna. Więc za chwilę do Państwa wrócimy na piątą partię rywalizacji. Zostańcie z nami.
Wynikiem 25-16 zakończyła się partia numer 4 na korzyść gospodyń, więc teraz czas na piątą partię. I się dowiemy, która drużyna dostanie dodatkowy punkt za zwycięstwo w tiebreaku, bo już wiemy, że dzisiaj obie ekipy podzielą się punktami. Zapowiadało się na początku tego spotkania, że Stężyca wygra i to całkiem wysoko, ale Wieliczka bardzo szybko w drugim secie i bardzo zdecydowanie odpowiedziała. Trzeci set również na korzyść gości, chociaż tam Wieliczka już miała więcej do powiedzenia. I w czwartym oglądaliśmy kompletną dominację gospodyń. Jak zakończy się ta piąta partia tej rywalizacji? Kto wyjedzie w lepszych humorach? Czy Wieliczka z pierwszym zwycięstwem, a może druga gloria w Stężycy? Tu już się przekonamy. Piłkę do gry wprowadziła zawodniczka Wiktoria Szewczyk. Piłka trafiła na stronę ekipy gospodarzy. Nie dosięgnęła teraz, dokładnie mówiąc, Julia Hadała, więc rozpoczynają goście od prowadzenia 1-0. Wiktoria Szewczyk, druga próba. Znowu podobnie zagrała Krzysztofiak na posterunku. Hadała, drugi kontakt w tym secie, tym razem korzystniejszy. 1-1. Czyżbyśmy mieli powtórkę z tego ubiegłotygodniowego spotkania w Imielinie, gdzie miejscowy Kopko zwyciężył 3-2 po niezwykle emocjonującej piątej partii z KS Basem, kombinatem budowlanym Białystok. Tam niemal przez połowę seta mieliśmy co najwyżej jednopunktową przewagę. Teraz mamy remis. Podlaska, Krzysztofiak dobrze wróci do niej. Piłka między blokiem, ale poza boiskiem. 2-1. Anna Fiedorowicz, wiemy, że potrafi mocno zagrać. I teraz raczej wyjątku od tej reguły nie zobaczymy. Krzysztofia jednak korzystnie dla swojej drużyny. Podobny pomysł jak poprzedniej akcji, ale to nie udało się bloku zaskoczyć. Dumańska oraz Podlaska świetnie zareagowały przy siatce. 3-1. Anna Fiedorowicz. Wynik ucieka Wieliczce coraz mocniej. Tu gramy tylko do 15. Tu już nie będzie czasu większego na odrabianie. Krzysztofiak tym razem ominęła blok, ale dobrze zareagowała Hewelt. Atak ze strony Hewelt nie był korzystny. Piłka trafia na aut. 2-3. Czy Wieliczka na to odpowie? Czy pójdzie za ciosem, dobrym serwisem? Zofia Eismont spróbuje. Oczy całej hali skierowane są na nią. Spróbowała zaskoczyć Hewelt, ta jednak niewzruszona. Znowu piłka do niej wróci. Cały czas jeden wzór akcji. Trzyma nam się w tej piątej partii. Trafia w boisko Krzysztofiak. Mamy remis, 3-3. Zofia Eismont. Na pewno gdyby mogła, to by oddała tę piłkę komuś innemu, ponieważ waga tych serwisów jest ogromna. Dobrze, znowu sobie radzi Hewelt i po małym zamieszaniu oglądamy czwórkę na tablicy wyników dla drużyny gości. Cztery, trzy dla Stężycy. Antonina Dumańska. Ledwie nad siatką ta piłka przeszła. Zaskoczyło to Wieliczanki. Hewelt! Trafiona tam została Zuzanna Oracz. 5-3. Stężyca coraz śmielej kroczy ku drugiemu zwycięstwu w tym sezonie. Antonina Dumańska. Hewelt daleko do tyłu, próbuje, pędzi jak tylko może. Aleksandra Dudkiewicz, ale nie poradziła sobie z tym. Cała drużyna poza parkietem teraz się znalazła, żeby pocieszyć swoją koleżankę. Dudkiewicz sobie z tym nie poradziła, 6-3. Stężyca z 3-punktową przewagą. Antonina Dumańska.
Tym razem mocno Dudkiewicz poradził, ale nieporozumienie w takim momencie. Spojrzała tylko z politowaniem na Weronikę Krzysztofiak, Zuzanna Oracz. 7-3. Mamy przerwę ze strony Ryszarda Litwina. W tak ważnym momencie musi coś jeszcze dodać. Musi się jakoś porozumieć z zawodniczkami, żeby tam już takich problemów nie było. Ta ostatnia piłka niemal oddana w kluczowym secie. 7-3. Wieliczka to jeszcze może wygrać. Jeszcze jest na to szansa, ale muszą odrobić 4 punkty. O czym po tym meczu będziemy mówić? O powrocie Wieliczki czy o przypieczętowaniu tego zwycięstwa w 5. secie ze strony Stężycy? Sety nieparzyste dzisiaj funkcjonują idealnie dla Wieżycy, ale to nie musi mieć wcale odzwierciedlenia w 5. secie. Pierwszy krok do odrobienia straty Wieliczka już wykonała. 4-7. Do pola serwisowego już wędruje Julia Hadała. Jeszcze nie było zmiany stron. To dopiero po 8 punkcie. Radzą sobie stężenianki z tym wszystkim, ale blok. Dobrze Felix i dobrze Krzysztofiak. 5-7. Julia Hadała. Momentalnie doping na hali w Wieliczce. Solne Miasto się obudziło. Nie dała rady Julia Hewelt. 6-7. Wieliczka wraca. Uśmiechnął się tylko Dawid Michor, zapraszając swoje zawodniczki na rozmowę dyscyplinującą. Wypuściły 3 punkty przewagi. Ale tu już wiemy, że będzie twarda rozmowa. 6-7. Już wydawało się, że Stężyca już to ma. Ale Wieliczka powiedziała, nie, hola, ja tu jestem. Ja tu jeszcze powalczę. Teraz to Wieliczka jest w gazie. Jeszcze jedna przynajmniej przerwa nas czeka i to będzie przerwa na zmianę stron. To dopiero po 8 punkcie, to najwyżej za 2 akcje. Jestem ciekaw, co powiedział Dawid Michor swoim podopiecznym. Moment trudny, mówił w trakcie pierwszego seta. My jeszcze w medali sobie nie zawiesiliśmy na szyjach. Chociaż wtedy to wyglądało bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Stężycę. Julia Hadała. Tym razem poradziły sobie stężnianki i zdobywają 8 punkt. Zdolne, w lepszych humorach będą zmieniały stronę. Jeszcze tutaj próbuje coś Zuzanna Oracz wyciągnąć od drugiego sędziego, ale to nic nie da, ponieważ nie ma dzisiaj challenge'u. Zmiana stron, 8-6. Kluczowy moment tego spotkania. Myślę, że też nie możemy czuć się rozczarowani tym, co się tu dzieje. Obie drużyny nie odpuszczą tak łatwo. Przychodzi teraz obok mnie zawodniczka gospodarzy, Monika Kawa. Spojrzała na mnie zmęczonym wzrokiem, chociaż jakoś dużo nie pograła. Ona też to przeżywa. Na hali niemal grobowa atmosfera. Słyszymy tylko muzykę i pojedyncze okrzyki. Bardzo mocno Martyna Podlaska nabiła Zuzannę Oracz. 9-6, wróciły już do 3 punktów przewagi. Martyna Podlaska, pani kapitan. Czy zrobi więcej? Po taśmie zaskoczona została zawodniczka z numerem 13, Karolina Felix. 6-10 i mamy przerwę. Ryszard Litwin poprosił swoje zawodniczki jeszcze, żeby powalczyły. Tu jeszcze 5 punktów. Tylko i aż dla Stężycy. Wieliczka tych musi zdobyć trochę więcej. Już pokazały w tym secie, że te straty są w stanie odrabiać. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać.
chyba nikt nie wie. Dosyć krótko ta przerwa potrwała. Czas teraz leci szybciej, na pewno dla zawodniczek. Mecz niezwykle wyrównany. Chociaż na przestrzeni pojedynczych partii tak to nie wyglądało. Martyna Podlaska. Błąd serwisowy w takim momencie. Przekroczyła linię zagrywki. To spowodowało, że tracą punkt 7-10. Jeżeli to będzie ważyło, to na pewno będzie ta zagrywka śnić się po nocach. A najpierw Krzysztofiak po taśmie. Jeszcze się uratują stężnianki, ale blok. Świetnie Wełna, świetnie Felix. 8-10. Blok warty milion złotych co najmniej. Weronika Krzysztofiak. Jedną zagrywką już się popisała. Jeżeli jej teraz nie wyjdzie, to wie, że w polu serwisowym już nie stanie. Znowu próbowała podobnie. Utrzymuje piłkę w boisku. Wiktoria Szewczyk i to daje 11 punkt po ataku jednej z zawodniczek Stężycy. 3 punkty się utrzymują. Julia Hewelt. Teraz to ona. Na pewno. Lecą jej wszystkie chwile z tego spotkania przed jej oczami. Wysoko. Mocno. Poza boisko. 9-11. Piłkę w swoje ręce dostanie teraz Karolina Felix. Siatkarka z Wieliczki. Potrafi mocno serwować, jest najlepsza w tym elemencie ze swojej drużyny. Dobrze ustawiona Serafinowska. Atak Fiedorowicz, blok tym razem nie daje rady. 12-9. 3 punkty dzielą Stężyce od pełnej radości. Od euforii. Jeżeli jakiś kibic ze Stężycy dzisiaj przyjechał, to ja naprawdę podziwiam, bo jest bardzo daleko. Ale jeżeli przyjechał, to na pewno będzie szczęśliwy. Po stokroć bardziej niż kibice, którzy oglądają to w internecie. Ale Wieliczka jeszcze walczy. Trafia w taśmie Zuzanna Oracz. Złapała się za głowę. Bardzo się zdenerwowała, ale trudno się jej dziwić. 13-9. Ryszard Litwin już nie będzie przeprowadzał pauzy. Ale poprosi o zmianę. Zofia Eismond zejdzie. Wejdzie Julia Jaśkowiec. Antonina Serafinowska. 13-9. Tylko i aż 2 punkty. Radzi sobie Dudkiewicz. Piłka dojdzie do Krzysztofiak. Jeszcze jakoś z obroną radzi sobie Serafinowska. Atak prosto w blok pojedynczy. Ta, która przed chwilą się pojawiła. Czyli, drodzy Państwo, Julia Jaśkowiec, środkowa. Jednak nie dała rady na tym bloku. 9-14, piłka meczowa. Piłka poza boisko trafiła po tym bloku, a wydawało się, że wszystko jest dobrze. Bardzo cicho na hali Jaśkowiec po raz drugi. Julia Jaśkowiec, 10-14. Jeszcze wiara w kibicach, jeszcze wiara w zawodniczkach nie zaniknęła. Nie udało się przed chwilą, ale teraz okiwała obronę rywali. Mówiąc już żargonem piłkarskim, Adriana Wełna w takim momencie serwuje. Bez problemu Julia Hewelcz. Czy to będzie już wykończenie? Precyzyjne cięcie ze strony zawodniczki z numerem 27. Anna Fiedorowicz kończy to spotkanie, chociaż jeszcze coś reklamowały zawodniczki UJCM Solnej Wieliczka. Ale to nic nie da, bo dzisiaj nie ma challenge'a i po tych 2 godzinach i 30 minutach kończymy to spotkanie. Bardzo dobry mecz. Mógł się podobać, ale już prawem serii. Nieparzyste sety dzisiaj idą na korzyść gości. Stężyca zagrała dzisiaj bardzo dobrze, choć się nieregularnie zdobywała punkty. Ale na końcu to one cieszą się wynikiem 3-2 i zwycięstwem, a Solna Wieliczka nie będzie miała zerowego dorobku punktowego po tym meczu, ale nadal nie będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Już wszystkie przegrane zaliczyły w tym sezonie, a już poznaliśmy MVP spotkania.
numer 19. Czyli mówimy tutaj o Antoninie Serafinowskiej, ta, która w poprzednim meczu nie zagrała, dzisiaj może się cieszyć ze statuetki najlepszej zawodniczki. Wieliczka na pewno, choć trochę może być szczęśliwa, chociaż przegrała, ale i tak tę gorycz porażki przysłoni to, że jeszcze nie punktowały. Na pewno przejdą przed drużynę z Sosnowca po tym meczu, która jeszcze nie zapunktowała w tym sezonie. A drużyna ze Stężycy może coraz śmielej myśleć, może o playoffach, na pewno o poprawieniu wyniku z poprzedniego sezonu. Następny mecz w Wieliczce odbędzie się w Poznaniu, a my za tydzień jedziemy do Jarosławia. Ale o tym będzie za chwilę okazja porozmawiać. Za chwilę również porozmawiam z zawodniczkami, które brały udział w tym spotkaniu. Ale to za chwilę, ale to za moment. Na razie oglądamy piękne obrazki z hali w Wieliczce. Jeszcze pożegnanie ze strony Wieliczanek. My tego nie widzimy. Widzieliśmy teraz radość stężnianek. Mają prawo się cieszyć, chociaż na pewno pewne elementy gry wymagają poprawy. Ci, którzy włączyli tę transmisję, wcale nie mogą czuć się rozczarowani, ponieważ oglądaliśmy świetne spotkanie. A my, zdaje się, że mamy już pierwszą zawodniczkę. Weronika Krzysztofiak zaraz do nas dołączy. Weronika Krzysztofiak przy mnie, bardzo dobre spotkanie z twojej strony, ale niestety przegrałyście, chociaż z drugiej strony jest was taka radość, że przynajmniej ten jeden punkt dzisiaj zdobyłyście? Na pewno ten jeden punkt jest dla nas ważny w kontekście takiego budowania jakby pozycji w tabeli. Jakby zawsze rozmawiamy przed meczem, że gramy o zwycięstwo, ale też jakby no, o te punkty, no bo nie ukrywajmy, punkty w tej lidze są najważniejsze. Ale też trzeba przyznać, że macie nowy skład w tym sezonie, bardzo dużo zmian. Czy już powoli czujecie, że to idzie w dobrą stronę, czy że coraz bardziej się dogadujecie? No tak, tak, dużo bardzo zmian, jeśli chodzi o zespół Solnej Wieliczki, sama dołączyłam w tym sezonie. No mamy bardzo młode dziewczyny i myślę, że każdy mecz, każde takie nowe doświadczenie będzie nas napędzać. Mam nadzieję, że no, tutaj tak samo nasza gra falowała, ale w końcu złapiemy tą właściwą falę i pójdziemy za ciosem, jak już złapiemy to. Jak najbardziej tej fali wam życzę, ale co się działo, kiedy ta fala opadała? Bo widać było, że są momenty, kiedy Wieliczce idzie świetnie, ale set pierwszy, set trzeci, dobrze pamiętamy, że tam gra już tak dobrze nie wyglądało. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Czego wam brakowało wtedy? Kurczę, ciężko mi coś powiedzieć na gorąco. Pewnie później usiądziemy i będziemy analizować te wszystkie sytuacje. No tak jak mówię, właśnie to takie postoje nas trochę demotywują, jakby spowodują właśnie, że potem już ciężko nam wrócić do tej gry. No nie wiem, musimy właśnie przestać robić te fale i albo jeśli już jak się zdarzą, to kurde, głowy do góry i żeby wrócić na właściwe tory. Zuzanna Oracz dzisiaj dała dobrą zmianę. Widziałem, jak zagrzewała was po wejściu na boisko.
Tak, myślę, że Zuza tą młodzieńczą jeszcze taką energią, adrenaliną wniosła dużo uśmiechu i takiej pozytywnej energii. Mam nadzieję, że wszystkie będziemy od niej łapać tą energię dalej, bo myślę, że jest wartościową zawodniczką w naszym zespole. Jest waszym duchem drużyny? Myślę, że te wszystkie młode dziewczyny tą taką jeszcze nutą młodzieżówki mogą nas zarażać i tego im życzę, żeby nas zarażały tą radością z gry. I właśnie może to będzie ta właściwa fala, która nas poniesie. A jak oceniasz swoją grę ogólnie w tym spotkaniu? Jejku, ja tej fali się chyba będę trzymać. Były momenty tak samo dobre, jak i złe. No mówię, widzę, że po naszym zespole, że każda ma takie momenty i kurczę, mam nadzieję, że się odbijemy od tego. Fajnie się dzisiaj czułam na zagrywce, więc jakby to taki pozytyw, który myślę, że będę się go trzymać, żeby w innych aspektach też jakby być zadowolona z ciebie, w przyszłości. I tego tobie i wam życzę, żebyście w końcu znalazły się na falochronie, zamiast ciągle falować. Tyle od Krzysztofa, jak zawodniczki i gospodarzy. Jeszcze za chwilę będzie kolejny wywiad z zawodniczką gości. Dziękuję. Tak, trochę bliżej. Ja podłożę. Załóż na razie. Okay. Jak będziesz gotowa, to podłoż mnie i wtedy. Wtedy już nic nie ma. Mogę podgłośniać? Martyna Podlaska, zawodniczka ze Stężycy. Dzisiaj bardzo trudny mecz was czekał, chociaż na początku to wyglądało, jakbyście miały zdominować to spotkanie. Dokładnie tak. Myślę, że dobrze weszłyśmy w ten mecz. Później było kilka problemów, lecz no, wynik pokazuje, że dokonałyśmy swego, zrobiłyśmy to, co chciałyśmy i pokazałyśmy, że umiemy walczyć. Chociaż mam też wrażenie, że przerwa was trochę wybiła z równowagi. Rozmawiałem z waszym trenerem w trakcie tej dosyć dłuższej przerwy i on się zastanawiał, jak sobie z tym poradzicie, bo jesteście młodymi zawodniczkami. Jak z twojej perspektywy ta przerwa na was wpłynęła? No myślę, że wpłynęła dość i jakby zrobiło nam to trochę problemów, lecz wróciłyśmy na dobre tory i zaczęłyśmy grać. Wróciłyśmy do swojej gry po prostu. Strach zajrzał wam w oczy, kiedy Wieliczka wyrównała stan meczu i to dwa razy w tiebreaku? Myślę, że tak, chociaż byłyśmy bardzo dobrze nastawione i pewne tego, że potrafimy, więc wyszłyśmy na prostą. Jak oceniasz swój występ w tym spotkaniu? Myślę, że było ok. Zawsze można coś poprawić, zawsze się można doszkolić, zawsze chcemy poprawiać swoje błędy. Myślę, że po tym meczu będzie oczywiście analiza i zobaczymy, co można poprawić. Czy to już jest ten moment, w którym możemy zaczynać rozmawiać w kontekście waszej drużyny nie o spokojnym utrzymaniu, ale bardziej w walce o play-offy? Zobaczymy, co sezon pokaże. Będziemy oczywiście o to walczyć i zrobimy co w naszej mocy, lecz no, jesteśmy bardzo młodym zespołem i stawiamy na rozwój, oczywiście też na wygrane, lecz myślę, że zobaczymy później. Jesteś też kapitanką swojej drużyny. Dużo było pracy, zwłaszcza po tym czwartym secie, żeby trochę drużynę do pionu ustawić? Zespół był bardzo zmotywowany i myślę, że wszystkie tak bardzo chciałyśmy, że nie trzeba było dodatkowo motywować naszego zespołu. Młodzieńcza siła? Tak. Tyle od Martyny Podlaskiej. Jeszcze za chwilę wracamy na stanowisko komentatorskie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Thank you.
A tyle jeśli chodzi o planowane transmisje. Za tydzień jedziemy do Jarosławia, gdzie miejscowy Sanpajda Jarosław zmierzy się z LTS-em Legionowią Legionowo. Za tydzień jedziemy do Krosna, czyli zostaniemy na Podkarpaciu, gdzie Karpaty zmierzą się z Nowym Dworem Mazowieckim. Później jedziemy do Nowego Dworu, żeby poobserwować walkę kandydata do awansu z MKS-em Kopko i Mielin. A planowane transmisje przynajmniej na razie kończymy na PMKS-ie Nike Węgrów, klub siatkarski Piła. Ale pamiętajcie, że transmitujemy jeden mecz każdej kolejki, każdy mecz o godzinę w niedzielę o godzinie 12 będzie właśnie na tym kanale, więc jeśli chodzi o przyszłe transmisje, na informacje Państwo będą musieli jeszcze trochę poczekać. I tyle. Bardzo dziękuję za dzisiejszy ciekawy mecz, za dzisiejsze emocje. Bardzo dziękuję. Dawid Ociepa. Widzimy się za tydzień.